I naszą sesję. Sesję, która jest nietypowa, wyjątkowa, której nie ma nigdzie indziej. To jest sesja obrazująca dokładnie to, o czym mówił Norbert. O tym, że człowiek jest w centrum, o tym, że wizja, o tym, że intencja. To jest to, co jest w kulturze organizacyjnej tej organizacji. Przed nami, kochani, sesja doceniania. I sesję tę poprowadzi wyjątkowa osoba. Słuchajcie, poprowadzi ją Capo di tutti di capi, czyli szef szefów, szef uśmiechu, szef doceniania, szef wyjątkowości. Facet, którego marzenia o gwiazdach, takich niemieckich gwiazdach, się spełniają po prostu. Czyli posłuchajmy, proszę, bo tą sesję poprowadzi dla nas ktoś, kto jest wzorem, kto zawsze siedzi w pierwszym rzędzie i kogo po prostu wszyscy kochamy. Powitajmy gorąco, gorąco na scenie. Jak myślicie, kogo? Tomasz, oczywiście, zapraszam serdecznie. Tomasz Zabawa. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Mocą dobrych wspomnień znów oddycham twój spór. Dlatego biorę wodę od życia. Tą naszej spontaniczności. O, tak krótko? Dobrze. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Faktycznie nazywam się Tomasz Zabawa. Tak. Ale też będę miał prawdopodobnie swoje kilka sekund na wyróżnieniu, więc powiem wam, skąd jestem, skąd przyjechałem i tak dalej. Moi drodzy, oprócz tego, że nazywam się Tomasz Zabawa, faktycznie jestem wiceprezydentem klubu Duo Life, ale nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było. Ten czas, który jest teraz, jest czasem niesamowitym. Natomiast muszę wam powiedzieć troszeczkę o swojej historii, zawodowej historii. Nie będę wchodził bardzo mocno w prywatne rzeczy, w prywatne szczegóły. W każdym razie swoje życie zawodowe mnie ukształtowało w pewnym sensie i było to 17 lat pracy w korporacji PepsiCo. To był mój pierwszy samochód służbowy. Doktor Kardasz nie na darmo powiedział, że jest specjalista od chipsów na sali. To też nie jest złe, muszę wam powiedzieć, w pewnych sytuacjach. Ten czas, 17 lat, to były następne moje samochody służbowe. Osoby, które mnie znają, z którym się znam i przyjaźnie, wiedzą, że ten samochód troszeczkę się teraz zmienił. To był bardzo dobry czas. 17 lat niesamowitej szkoły. Mam tam świetnych przyjaciół, świetnych znajomych, kolegów. Bardzo dużo się tam nauczyłem. To był czas, kiedy tak naprawdę myślałem, że całe życie będę się spełniał zawodowo w tej korporacji. To była jedyna praca, jaką wykonywałem. To był czas, gdzie nabierałem takiej odwagi biznesowej, odwagi bycia wśród ludzi. Ja kiedyś byłem bardzo nieśmiałym człowiekiem. Nie będę wchodził w szczegóły, ale były takie momenty, że ojciec specjalnie mnie na ulicy wypychał, żebym się pytał, która jest godzina, żebym przestał się wstydzić, bo nawet wstydziłem się tego robić. Natomiast przyszedł pewien moment w moim życiu, kiedy miałem około 35-36 lat. Niestety było to już 9 lat temu, ale wydaje mi się, że i tak jest nieźle. Przyszedł czas, gdzie zacząłem się zastanawiać, kiedy zacznę spełniać swoje marzenia. Ja jestem właściwie cały czas ogromnym marzycielem. Od dziecka marzenia mi zawsze towarzyszyły. Kiedy czułem się źle jako dziecko, kiedy były jakieś niemiłe sytuacje w moim życiu jako dziecko, ja ubierałem Walkmana na uszy i przykrywałem się poduszką. O, czy są na sali osoby, które wiedzą, co jest Walkman? Yes. Okej. Okay. Więc tego Walkmana ubierałem na uszy, puszczałem sobie muzykę, przykrywałem się poduszką i uciekałem w marzenia. Marzyłem, kim będę, jakie będę miał zabawki, jakiego nowego resoraka ktoś mi tam kupi kiedyś. Oczywiście z wiekiem te marzenia się zmieniały. Jakim samochodem będę jeździł, jaką koleżankę poznam i w ogóle te marzenia tam się zmieniały. Natomiast one cały czas mi towarzyszyły. I w wieku 35 lat, 36 lat doszło do mnie, że tak naprawdę, jeżeli czegoś nie zmienię w swoim życiu,
to przez następne 13 lat, wtedy to już był mniej więcej 13-letni staż pracy, następne 13 lat będę miał to samo. Taki zrobiłem się Tomasz Wróż sam dla siebie. Przewidziałem sobie przyszłość, że jeżeli nie zmienię czegoś w swoim życiu, to nie będzie tej zmiany w najbliższych latach. I wtedy zacząłem poszukiwania czegoś, co mogło zmienić by moje życie. I wiecie, no, dzisiejszy człowiek wchodzi do internetu, odpala Google i wbija różne frazy, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Ja sobie wbijałem milion przed 40, bądź wolny, jak otworzyć biznes, wolny przed 40, to akurat był zły pomysł. Różne rzeczy wyskakiwały. Więc Google mi podpowiadał różne rozwiązania. I między innymi wyskakiwały wyniki, gdzie w środku był wyraz, fraza, skrót MLM. Moi drodzy, to nie jest tak, że ja myślałem, że ta branża jest jakaś dziwna, że ja jej nie lubię albo coś takiego. Ja nie wiedziałem, że ona istnieje. Ja myślałem, że skrót MLM oznacza promocję Mercedesa. A w związku z tym, że jestem fanem Mercedesa, w końcu kliknąłem w ten skrót i okazało się, że tam nie ma promocji Mercedesa, tylko otworzył się świat, o którym nie miałem pojęcia. Słuchajcie, przez 35 lat nigdy nikt nie przedstawił mi żadnej szansy biznesowej, którą mógłbym jako osoba prywatna, niezależna prowadzić i budować swoją niezależność. To było dla mnie coś nowego i zainteresowało mnie to o tyle, że uważałem, że osoby, które się tym zajmują, robią coś dziwnego i one powinny po prostu siedzieć w więzieniu. Ale zainteresowało mnie to, że osoby, które piszą o tej branży, podpisują się imieniem i nazwiskiem, w związku z tym łatwo je namierzyć, mówię, coś tutaj nie gra. Trafiłem na dwie biografie dwóch osób, które pracowały w tej branży ponad 30 lat i zarabiały setki tysięcy dolarów, robiły szkolenia, pisały książki i uwaga, nie robiły tego z więzienia. I wtedy to był moment przełomowy, bo wtedy stwierdziłem, że ja czegoś nie wiem. Schowałem swoją ignorancję do kieszeni i zacząłem eksplorować temat. Zacząłem poszukiwać różnych rzeczy w internecie na ten temat. Zacząłem się uczyć i to jest coś takiego, jakby nagle otworzył się niesamowity świat, o którym nie miałem pojęcia, który niesamowicie mnie pochłonął. Wszystko mi się tam podobało. Wartości, idee, wolność, bo wolność było moim największym marzeniem całe życie. Zacząłem się tym interesować, jak już uznałem, że wiem wszystko, z takim optymizmem poszedłem do moich kolegów z pracy, do mojej rodziny, do wszystkich moich znajomych i mówiłem wszystkim, że teraz będziemy biznesmenami, będziemy robić biznes, będziemy bogaci. A w związku z tym, że ja w korporacji, w której pracowałem, starałem się być najlepszy, to uważałem, że taki biznes, taki MLM-ik, to ja tak, w ciągu miesiąca będę bogaty, w ciągu dwóch miesięcy cała moja rodzina, w ciągu pół roku wszyscy moi znajomi. Uważałem, że jestem normalnym człowiekiem, w związku z tym otaczam się normalnymi ludźmi i uważałem, że skoro mi się coś podoba, to prawdopodobnie mojemu otoczeniu także się będzie podobało. No szybko zorientowałem się, zresztą mi to pokazano, że jedyną normalną osobą w tym towarzystwie byłem ja. To był zimny prysznic. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego mi coś nie wychodzi, dlaczego coś jest nie, co tu jest nie tak. I przypomniało mi się, że w PepsiCo też musiałem się wszystkiego nauczyć. 9-krotnie awansowałem w PepsiCo i to też nie były początki takie łatwe. Pierwszy samochód po drugim dniu pracy, Polonez Truck z paką. Czy ktoś pamięta Polonez Truck? Jest, to też sporo osób. To ja tą pakę zgubiłem po prostu. Więc to był drugi dzień mojej pracy w korporacji. Więc to też nie były proste początki. Ja wszystkiego musiałem się nauczyć i stwierdziłem, że tego także muszę się nauczyć. I zacząłem rozglądać się za osobami, od których mógłbym się uczyć. Zacząłem przyglądać się firmom, w których mógłbym się uczyć. Zacząłem wynajdywać osoby, szkolenia, gdzie te osoby występują po to, żeby przypatrywać się, jak oni budują ten biznes. Byłem bardzo głodny wiedzy. Ja niestety ze swojej nieśmiałości, jeszcze też takiej gdzieś tam podprogowej mojej, nie potrafię się uczyć od kogoś bezpośrednio. Ja uczę się poprzez podglądanie. Nie bójmy się tego słowa. Później przeczytałem w książkach, że jest to taka metoda na woła.
jak kiedyś rolnik uprawiał pole i musiał orać to pole, to nie miał sprzętu, tylko wół ciągnął bronę czy pług i orał to pole. Jak rolnik widział, że temu wołowi kończy się gwarancja, w cudzysłowie, to kupował małego wołka, przywiązywał temu staremu do ogona i jeden sezon ten mały wołek chodził za tym starym, nic nie robiąc. W momencie, kiedy odchodził stary woł, młody wiedział już, co ma robić. To jest jakaś taka psychologiczna metoda uczenia się. Później o tym przeczytałem. Ja jestem takim wołkiem, który się przyglądał tym starym wołom i teraz sam jest stary. Moi drodzy, zacząłem rozumieć pewne mechanizmy, które funkcjonują, że to jest, trzeba mieć naprawdę bardzo dużą intencję budowania tego biznesu, że tak naprawdę pieniądze nie są najważniejsze, chociaż także kluczowe. I zacząłem jakby rozwijać się w tym temacie. Później jeszcze do tego wrócę. Moi drodzy, moim największym marzeniem było wolność. Każdy z nas ma marzenia. Każdy z nas ma marzenia. Ja wiem, że to jest mało męskie, ale szczerze mówiąc, ja mam to gdzieś. Całe życie jest na fundamencie marzeń. Moje życie. Nie wiem jak wasze, ale uważam, że każdy ma jakieś marzenia. Żeby je spełniać, potrzebne są różne rzeczy do tego, żeby... musimy jakby spełnić pewne warunki, żeby spełniać marzenia. Na pewno takim warunkiem jest to, żebyśmy byli zdrowi. Nie będę tutaj wchodził w kompetencje doktora Kardasza, niesamowita osobowość, więc dużo na ten temat nie będę mówił. Mieliśmy sesję zdrowia, to zdrowie jest kluczowe. Dalai Lama powiedział, że często jest tak, że marnujemy swoje zdrowie po to, żeby zarabiać pieniądze, a później te pieniądze wydajemy na to, żeby ratować swoje zdrowie. Ja słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że robimy wszystko, żeby przed 40 zmarnować sobie życie i zdrowie, a po 40, żeby to zdrowie sobie naprawić. Uwaga, doświadczam. Przed 40, no wiecie, nazwisko zobowiązuje, więc różnie bywało. Po 40 dowiedziałem się, że mam coś takiego jak zdrowie, więc trzeba było o nie coraz bardziej dbać. Dalai Lama też powiedział takie fajne słowo, że często hamuje nasz rozwój obawa przed tym, co będzie. Ja też chciałbym tutaj dorzucić do tego swoje takie przemyślenia, że często nas też hamuje to, co było wcześniej. Nasze przekonania, nasze doświadczenia, to, co przeżyliśmy, nieraz jest kotwicą do tego, aby pójść do przodu. Ale tak naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowimy, to żyjemy tu i teraz, w tej sekundzie, nie 5 minut temu na przerwie. Nie damy rady tego cofnąć, nie damy już tam rady nic zmienić. Tak samo nie żyjemy w przyszłości, bo jeszcze nie wiemy, co się wydarzy. Ta sekunda jest kluczowa tu i teraz. Tu kreujemy swoje życie. Tym bardziej jestem zaszczycony, że właśnie tą sekundę życia spędzacie razem z nami. Naprawdę wielkie brawa dla was. Moi drodzy, jest nas 7 miliardów ludzi na Ziemi. Każdy z nas jest inny. Na tej sali nie znajdziemy drugiego takiego samego człowieka. Nie znajdziemy drugich takich samych linii papilarnych, drugiej takiej samej siatkówki oka, DNA. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest niesamowicie wyjątkowy. Ale to, co nas łączy, to to, że każdy z nas chce być szczęśliwy. Bez względu na szerokość geograficzną, rasę, religię, preferencje różne, każdy chce być szczęśliwym człowiekiem. I u podwaliny tego szczęścia, no w naszej szerokości geograficznej, z reguły zdrowie, relacje, podróże, oczywiście pieniądze, napawają nas ogromnym szczęściem. Natomiast u fundamentu tego wszystkiego jest zdrowie. Bez tego zdrowia naprawdę ciężko jest się realizować, w ogóle ciężko jest być szczęśliwym człowiekiem. Chociaż dla mnie ogromną inspiracją są osoby, a szczególnie dzieci w hospicjum, gdzie mimo choroby i jakby no wiadomej sprawy, codziennie starają się być szczęśliwe. Trzeba mieć przeogromną siłę. Naprawdę trzeba mieć przeogromną siłę. I moi drodzy, tak jak wam powiedziałem, ja byłem ogromnym marzycielem, zawsze jestem do tej pory ogromnym marzycielem. Moim największym marzeniem była wolność. I przyszedł moment w moim życiu, gdzie bez względu na to, w co wierzycie, ten ktoś, kto mnie pilnuje, powiedział: Tomek, wiesz co, chcesz być wolnym człowiekiem. A tak chcę. To ja ci pokażę, czym jest wolność. I w 2010 roku zachorowałem na anginę ropną.
To był środek tygodnia, więc nie chciałem iść na zwolnienie, bo musiałem dopiąć targety w pracy i chciałem wytrzymać do weekendu, żeby w weekend poleżeć w łóżku. Niestety w środę już miałem 40 stopni gorączki, ledwo dojechałem mimo wszystko do szpitala, do lekarza, a tam się okazało, że mam anginę ropną. Antybiotyki, te wszystkie różne rzeczy. To było jakieś 7 lat temu. Wróciłem do domu, w tej 40-stopniowej gorączce leżałem środa, czwartek, piątek, w sobotę mi przeszło i wstając w nocy z soboty na niedzielę, żeby wziąć antybiotyk o 12:30 w nocy, wziąłem ten antybiotyk, położyłem się spać i śni mi się, jak mój syn, wtedy około 12-13 lat, siedzi mi na klatce piersiowej i po mnie skacze. Ja przez sen zacząłem machać ręką, mówię, synu, zejdź, bo mi duszno, bo jesteś już ciężki, pobawimy się później. Otworzyłem oczy, macham ręką, czuję, że Kamil siedzi, ale Kamila nie ma. W jednej sekundzie zorientowałem się, że mam zawał serca. W tej panice wstałem, miałem taką łazienkę 2 metry na 2 metry, zacząłem chodzić w miejscu, wydawało mi się, że rozchodzę, ale nie rozchodziłem. Trafiłem do szpitala, ze szpitala mnie wyrzucono, bo stwierdzono, że nie mam zawału. Pojechałem do przychodni. W przychodni zrobiono mi EKG. Wezwano karetkę na sygnale z powrotem do szpitala, tylko już innego. Pamiętam, nie pozwolono mi chodzić w ogóle już na wózku. Wyjechałem na tym wózku z tej karetki. Pod tym szpitalem był młody mężczyzna w białym fartuchu. Miał napis rezydent, a wtedy Dr. House, to był taki serial, tak? I tam był taki modny tekst rezydent. Pamiętam tą tabliczkę rezydent. Wziął deskę od lekarza z karetki, poczytał. Jest! W końcu się coś dzieje. A ja umieram. Przyjęto mnie na intensywną terapię, podłączono mnie kablami do różnych rzeczy. On mówi, panie Tomaszu, pan się nie denerwuje. Ja mówię, chłopcze, powiedz mi, co mi jest, bo nikt mi nie chciał powiedzieć. Ani lekarze, ani w karetce i tak dalej. On mówi, panie, zabawa, pan się nie denerwuje, przechodzi pan zawał, ale będzie dobrze. Ja mówię, wiesz co, ja słyszałem, że ktoś jest przed zawałem albo po. Nigdy nie słyszałem o kimś, kto jest w trakcie. Nie, panie Zabawa, gdyby pan był po, to już byśmy nie rozmawiali. Więc próbował zwołać lekarzy, oni stwierdzili, profesorów, że jestem za młody, żebym miał zawał, więc nie przyjadą w nocy, przyjadą rano i będzie operacja. Przeleżałem 3 dni na intensywnej terapii i dopiero po 3 dniach zrobiono mi koronografię, żeby zobaczyć, czy mam zawał. Koronografia to jest takie wpuszczanie poprzez aortę kontrastu na serce i tam się ogląda, czy jest jakiś zator. Ta koronografia wykazała, że nie mam zawału serca, tylko że mam zapalenie mięśnia sercowego. Więc z jednej strony kamień spadł mi z serca, mówiąc dosłownie, będę żył. No ale co, do Google, co to jest zapalenie mięśnia sercowego, bo też nikt nie chciał mi powiedzieć. Okazało się, że to jest to samo, co zawał, tylko zawał jest uszkodzeniem mechanicznym serca, a zapalenie mięśnia sercowego jest uszkodzeniem bakteryjnym serca. Te same objawy. 50% umieralności i 20% gorsze niż zawał. Takie były statystyki w internecie, więc ten kamień z powrotem wrócił na serce. Na szczęście było to niezbyt mocne zapalenie mięśnia sercowego, dlatego dzisiaj tutaj stoję w takiej formie, jaki jestem. Moi drodzy, dlaczego o tym mówię, bo te 3 dni spędzone na intensywnej terapii, to były 3 dni najlepsze w moim życiu. Ja nigdy wcześniej i nigdy później już też nie czułem się tak wolnym człowiekiem. Doświadczyłem absolutnie czystej wolności i absolutnie czystego bezpieczeństwa. W te 3 dni kompletnie nic mnie nie interesowało. Nie interesowały mnie targety w pracy, czy dopnę plan, czy nie dopnę. Nie interesowały mnie kredyty, problemy w domu, ze znajomymi, w rodzinie. Nie było, nie istniało nic. Istniało tylko łóżko, na którym leżałem, ten pokój, w którym byłem na szczęście sam, bo za ścianą 2 osoby w trakcie tych 3 dni, właściwie tygodnia, odeszły. Sam byłem w tym pokoju i doświadczyłem absolutnie czystej wolności. Ja sobie wtedy obiecałem, że jak wyjdę o własnych siłach z tego pokoju, z tego szpitala, to zrobię wszystko, żeby dotknąć tej wolności albo zbliżyć się tej wolności, którą tam poczułem. Tam jeszcze odebrałem takie 2 lekcje. Mój syn miał wtedy około 13 lat.
I dla mnie, jak sobie poczytałem w internecie, zrozumiałem, że wiele osób chore na serce jest po prostu no, niedołężne już, tak? Nie może iść do pracy, jest na rencie albo no, po prostu jest na utrzymaniu swoich bliskich. Dla mnie to było nie do pomyślenia, żebym był ciężarem dla swojego syna. Ta myśl sprawiała, że wolałbym już zostać w tym szpitalu, już w ogóle z niego nie wyjść, niż być powodem tego, że mój syn miałby się mną zajmować do końca życia. Dlatego też sobie obiecałem drugą rzecz, że jeżeli wyjdę z tego szpitala, to zrobię wszystko, żeby stworzyć coś, wtedy już wiedziałem o naszej branży, od której się wywodzimy, stworzyć dochód pasywny, który nie będzie zależał od mojej aktywności. Że nie daj Boże, jeżeli się w przyszłości coś wydarzy, tak jak dzisiaj rano usłyszeliśmy, co miesiąc, mimo że mnie nie ma w biznesie, dostaję fakturę i jest płacone. Po to chociażby, żeby nie być ciężarem dla kogoś innego. I jeszcze jedna rzecz, taka może lakoniczna. Mówi się, że czas jest ważny. Moi drodzy, to nie jest tak. Wydaje mi się, że czasu nie da się doświadczyć. Czas możemy doświadczyć tylko w momencie, kiedy wiemy, że już go nie będzie. Ja wtedy w te 3 dni zrozumiałem, ile rzeczy jeszcze nie zrobiłem, a ile chciałbym zrobić. Tam oprócz wolności i bezpieczeństwa dotknąłem czasu. I to naprawdę jest niesamowite, bo w swojej arogancji wiedziałem, że jutrzejszy dzień na pewno będzie. 1:30 w nocy zmieniło wszystko. Obudziłem się i okazało się, że 1:30 mogło już nie być. To jest inna forma dotknięcia czasu. Tak więc to doświadczenie bardzo mocno mnie ukształtowało. Poczułem tą wolność i wiedziałem, do czego mam dążyć. I odważyłem się pokazać wam na slajdach pierwszy raz w Polsce, bo w Niemczech nikt nie zemdlał też, we Włoszech też nie, więc będzie w miarę okej. Okay. Tak to wyglądało. Byłem podłączony do tych kabelków. One już, łóżko było mega amerykańskie, ale kabelki były takie, że jak jeden zgniatałem, to miałem cienką linię na monitorze. Pielęgniarki już nie przychodziły. Moi drodzy, wtedy otrzymałem 2 lekarstwa, Bisokard i Tritacet. To są lekarstwa dla osób z chorym sercem, żeby to serce funkcjonowało, które mam brać do końca życia. No i wyszedłem z tego szpitala i po 2 latach, moi drodzy, spotkałem tych 4 dżentelmenów. Tych 4 dżentelmenów, tutaj jest reprezentant Łukasz Godyń, ich wizja, ich pomysł na życie, ich pomysł na biznes zmieniło całkowicie moje życie. Całkowicie. To był moment, kiedy poczułem energię każdego z nich i wiedziałem, czułem, że to jest moje miejsce. Ja ostatnio pracuję z takim jednym tekstem i przyglądam się mu, że nieraz lepiej jest czuć niż rozumieć. Ja bardzo wielu rzeczy nie rozumiałem tej branży, a szczególnie jeżeli chodzi o początek naszego projektu, ale czułem, że to jest moje miejsce. Czułem, że to zmieni moje życie i że tutaj dostanę albo będę dążył do tego, co chcę dostać. Bardzo dużo rzeczy dowiedziałem się na konferencjach Żyj Świadomie. Poznaliście dzisiaj doktora Kardasza. Zapraszaliśmy doktora Kardasza do wszystkich miast, tam gdzie chcieliśmy jakby szerzyć tą wiedzę prozdrowotną. Niesamowity człowiek. Można mówić o doktorze naprawdę godzinami. Dla mnie to przede wszystkim jest prawdziwy mężczyzna. Mężczyzna takiego międzywojnia. Bardzo elegancki, bardzo szermancki, z ogromną wiedzą, niesamowity erudyta. Widzieliście go dzisiaj. Takich mężczyzn już dzisiaj nie ma. No może paru się by się znalazło. Moi drodzy, doktor Kardasz reprezentuje całą ogromną radę naukową, która ma niesamowitą pieczę nad tym, co mamy do zaoferowania naszemu społeczeństwu. A popyt jest na to przeogromny, bo to, co dzisiaj jemy, zresztą widzieliście ten film dzisiaj, ja go widziałem pierwszy raz, nie ma nic wspólnego z tą żywnością, którą jedliśmy jeszcze 40 lat temu. Dlatego tą żywność po prostu trzeba uzdatniać albo produkować tą zdrową. To, co reprezentujemy swoimi produktami, zostało docenione i zauważone przez wiele organizacji monitorujących ten biznes, monitorujących w ogóle rynek suplementacji. Już po roku czasu otrzymaliśmy pierwsze certyfikaty i nagrody. Jest tego naprawdę bardzo wiele. Można przyjechać do firmy, zobaczyć na ścianie wszystkie te certyfikaty w gablotach. Bardzo wiele osób z pierwszych stron gazet, telewizji, celebrytów, polityków nawet stosuje nasze produkty.
I część z nich po prostu się chwali w social media tym, że stosujemy, że stosuje nasze produkty. Jesteśmy widoczni w wielu pismach, periodykach, w kolorowej prasie, na reklamach. Bardzo mocno dbamy o świadomość budowania marki, tak jak rdzennie robią to korporacje. Budowanie świadomości marki jest kluczowe w odniesieniu sukcesu. Identyfikowanie się z tą marką jest kluczowe w odnoszeniu sukcesu każdego z nas także. Moi drodzy, oprócz tego ostatnio weszliśmy ze swoim biznesowym pismem, który traktuje na temat zdrowia, na temat biznesu i rozwoju osobistego, właśnie na półki w Empiku. Jesteśmy w dziale gospodarka i każdy z rynku zewnętrznego może się dowiedzieć, czym jest soft marketing i dual life. Moi drodzy, tak jak wam powiedziałem, w tym szpitalu poczęstowano mnie tymi dwoma lekarstwami. Miałem je brać do końca życia, ale tak jak powiedziałem także, dwa lata później poznałem tych czterech dżentelmenów i doktora Kardasza. Kilka słów z doktorem Kardaszem, suplementacja jeszcze przed startem. 8 miesięcy suplementacji tylko Duo Life, dzień i noc sprawiło, że odłożyłem te dwa lekarstwa, które miałem brać do końca życia. Zrobiłem wszystkie badania serca i po 2 latach okazało się, że po zapaleniu mięśnia sercowego nie ma śladu. Jestem całkowicie, że tak powiem brzydko, wydolną osobą korzystającą z życia w 100%. To jest niesamowite, co organizm jest w stanie zrobić ze sobą tak naprawdę, jeżeli odpowiednio się go nakarmi. Mówię tutaj o odpowiednim karmieniu, ja, że tak powiem, jeszcze może nie jestem wzorem, ale jestem w tej branży odchudzania od przedszkola i chyba mi z tym dobrze, nie wiem. Moi drodzy, tak więc zdrowie jest kluczowe do tego, żeby osiągać w życiu te marzenia. Ale nie tylko zdrowie. Tu także trzeba mieć jakiś pojazd finansowy, który jakby sfinansuje nam to, co chcemy w życiu mieć. Myślę, że na sali są osoby, które pracują na etacie. Ręka w górę. Są takie osoby? Genialnie. Moi drodzy, to naprawdę bardzo dobry kierunek. Ja także zaczynałem od etatu. Etat to na pewno bezpieczeństwo, które pozwala opłacać rachunki, funkcjonować w ogóle w społeczeństwie. Czyli etat daje ci możliwość bycia tu i teraz, funkcjonowania w społeczeństwie. Na pewno, jeżeli chodzi o korporacje, ja przed moim wystąpieniem rozmawiałem z taką panią, która też pracuje bardzo długo w korporacji, bardzo znanej. Jest ta pani na sali? Jest. Ta pani, z którą rozmawiałem, jest jeszcze bardzo sceptyczna, ale mamy podobne drogi. Korporacja to jest genialne miejsce dla ludzi, którzy lubią gadżety. Naprawdę bardzo mocno pakiet socjalny rozbudowany daje poczucie jeszcze większego bezpieczeństwa niż na etacie. Samochody służbowe, nie wiem, wejściówki na siłownię, jakieś wycieczki. To naprawdę są niesamowite rzeczy i to jest niewątpliwie plusem korporacji. Własny biznes. Czy ktoś prowadzi własny biznes na tej sali? Jest paru biznesmenów. Coś pięknego. Moi drodzy, jesteście wolnymi ludźmi. Biznesmeni, którzy prowadzą własne biznesy, prowadzą go prawdopodobnie dlatego, bo nie lubią mieć szefa. Oni sami są szefami. Uwielbiają wolność tak samo jak ja. Niestety nieraz bywa tak, że to właściwie biznes ma nas. Myślę, że wiem, o czym mówi. Wiecie, o czym mówię. Marketing sieciowy. Czy ktoś prowadzi jakiś marketing sieciowy na sali? Jest parę osób. Moi drodzy, jesteśmy społeczeństwem. Kolokwialnie mówiąc, jesteśmy zwierzętami stadnymi. Uwielbiamy swoje towarzystwo. Uwielbiamy razem z sobą przebywać, imprezować, podróżować. Uwielbiamy swoje towarzystwo nawzajem. A marketing sieciowy to jest jedyna forma biznesu, która celebruje tą potrzebę bycia razem. Nie ma drugiego takiego miejsca, który by docenił społeczność. Dla mnie marketing sieciowy ma coś, czego nie ma nic innego. Najbardziej sprawiedliwy system wynagrodzeń. System, który jest zero-jedynkowy, który wynagradza tylko i wyłącznie efekt pracy. Nie patrzy na to, czy ktoś jest młodszy, czy wcześniej urodzony, czy ktoś ma wiedzę, czy nie, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. Niestety też jest nieraz w świecie zewnętrznym deprecjonowane. Czy ktoś ma włosy, czy nie, czy ktoś ma jakieś zdolności, czy nie. Efekt pracy się liczy. I ten efekt jest wynagradzany bez sufitu. Czy ktoś prowadzi franczyzę? Ktoś jest na sali, kto prowadzi franczyzę? Jest parę osób.
to jest świetne to, że nie do końca trzeba się zastanawiać nad tym, co prowadzić, bo kupuje się po prostu czyjś pomysł, wdraża się w życie i ryzyko niepowodzenia jest bardzo mocno zminimalizowane, ponieważ ktoś prowadząc taki biznes zarabia pieniądze, więc dlaczego ja mam nie zarabiać? Więc franczyza daje taką swobodę podejmowania decyzji, bo już ktoś te decyzje podjął, my kupujemy te decyzje. Moi drodzy, te wszystkie pięć modeli ma swoje ogromne plusy. My jako Soft Marketing wzięliśmy wszystkie najlepsze praktyki z tych pięciu modeli i zrobiliśmy z tego jeden model biznesowy, którym jest Soft Marketing. Większość z was, moi drodzy, zna ten schemat. Roberta Kiyosaki, kwadrant przepływu pieniędzy. Nie będę wchodził w szczegóły. To są tylko cztery miejsca, gdzie generujemy dochód. Etat, samozatrudnienie, duży biznes, inwestycje. Po prawej stronie jest 5% ludzi i 80% pieniędzy. Po lewej stronie 95% ludzi i 20% pieniędzy. Po której stronie chcielibyście być? Po prawej, jasne, że tak. Inwestor to już jest ktoś, kto, na kogo pracują pieniądze. To jest bardzo wysoka półka już umiejętności. Natomiast duży biznes, czym się różni od małego? Tylko na tym jednej rzeczy się skupię. Możesz mieć mały biznes, zatrudniając nawet 500 osób. Ja nauczyłem się zadawać jedno pytanie takiemu biznesmenowi, który prowadzi własny biznes. Czy jeżeli wyjedziesz na pół roku, na wczasy trafisz do szpitala, gdziekolwiek znikniesz ze swojego biznesu, czy twój biznes będzie się dalej rozwijał? Oczywiście 9 na 10 biznesmenów ma takie ego, że ja wiem, co oni odpowiedzą. Nie, Tomek, ode mnie wszystko zależy. Jeżeli mnie nie będzie, to ten biznes padnie. Ja wszystko muszę załatwić. Nikomu nie mogę nic zlecić, zaufać i tak dalej. Wszystko zależy ode mnie. To ja wtedy mówię mu, masz mały biznes. Bo duży biznes cechuje się trzema rzeczami. Że jest sieciowy, międzynarodowy i działa w nim jeden system. Przykłady z życia. Wszystkie sieciówki, takie jak Auchan, Tesco, sklepów wielkopowierzchniowych, czy też małych marketów. Sieci stacji benzynowych. BP, Shell, chociażby nasz rodzimy Orlen. Sieci banków, Citibank, ING i tak dalej, i tak dalej. Sieci restauracji oczywiście, McDonald's, KFC i te wszystkie inne. Jeżeli właściciel BP, stacji benzynowej, wyjedzie na 2 lata na wczas, to mu biznes nie upadnie. Co miesiąc będzie dostawał faktury i to jest coraz większe. To jest różnica między dużym biznesem a małym biznesem. I to wszystko, moi drodzy, zawarliśmy w Soft Marketingu, o czym genialnie powiedział prezes Janeczek na samym początku dzisiejszego dnia. Soft Marketing, który wkłada człowieka w centrum uwagi, gdzie człowiek jest w centrum, gdzie wszystko, co robimy, skupia się właśnie na człowieku, gdzie dostarczamy człowiekowi te wszystkie rozwiązania, dobre praktyki znanego nam świata i działając w powszechnych trendach, opierając się na 3 filarach: zdrowie, finanse i rozwój osobisty. Moi drodzy, my jako forma klubowa oczywiście opieramy się na obrocie produktowym. Jesteśmy producentem i dystrybutorem produktów. W związku z tym utrzymujemy się, generując obrót i z tego tytułu mamy wynagrodzenie. Ale mało tego, osoba, która tylko i wyłącznie dokonuje zakupu, co 4 miesiące otrzymuje gratis za to tylko, że kupuje produkty. Za to tylko, że kupuje produkty, otrzymuje w prezencie od firmy w produktach około 25% rabatu 4-miesięcznej wartości zamówienia. To są 2 zestawy Duo Life dzień i noc. Jeżeli policzymy wartość wydanych pieniędzy punktacji przez 4 miesiące, to jest około 25% rabatu. Firma wydała na ten cel już 11 milionów złotych. Ponad 11 milionów złotych. Ale to jest tak naprawdę tylko tutaj mały taki szczyt góry lodowej. Teraz chciałbym wam pokazać większy obraz już stricte biznesu, bo o modelu biznesowym teraz będziemy właśnie mówić. W tym momencie przy okazji chciałbym zaprosić na scenę jednego z prezesów, Norberta Janeczka. Tak, to jest ten moment. Wielkie brawa. Tutaj też. Moi drodzy, nie zrobiłbym tej części mojego wystąpienia bez tak wspaniałego człowieka,
serca naszej organizacji, Norberta Janeczka, bo tutaj naprawdę będzie wiele rzeczy się teraz działo. To jest tak, że w korporacji usłyszałem takie zdanie. Zbuduj człowieka, a człowiek zbuduje firmę. Czy ktoś z was słyszał to zdanie kiedyś? To było bardzo popularne zdanie, bardzo motywujące, gdzie nastawione jest bardzo mocno na rozwój. Ja w ogóle jestem tym, kim jestem, ponieważ bardzo mocno zachwyciłem się rozwojem osobistym. Ale ja zrozumiałem to zdanie i nie do końca jestem z tym zdaniem, się czuję komfortowo. Dzisiaj uważam, że zbuduj człowieka, a on zbuduje drugiego człowieka. I w ten sposób naprawdę można na mega wartościach tworzyć coś niesamowitego. Ja mam pytanie tutaj do tej pani dyrektor, zdaje się, tak? W tym takim niebieskim, bardzo ładnie ubrana. Pani ma na imię? Pani Małgosia. Pani Małgosiu, czy pani była kiedyś murarzem? Nigdy. Czym? Majstrem? Źle trafiłem. A pani obok? Nie była. A jak się domyślam, pani Ania. Okej. Okay. Pani Aniu, ja mam do pani pytanie. Gdybym dał pani 3 cegły. Wie pani, co jest cegła? Okej. Okay. I zaprawę murarską. W miseczce. Z łopatką. Czy dałaby pani radę ustawić te 3 cegły jedna obok drugiej? Dałaby pani radę tam posmarować tą zaprawą? Super. Za 50 zł. Okej, tu się zatrzymajmy. Moi drodzy, jest w naszym planie marketingowym taka pozycja jak lider grupy. To osoba, która wprowadza 3 osoby do organizacji, rejestrując je w systemie po to, żeby te 3 osoby kupowały nasze produkty taniej niż cena detaliczna. Czyli jest to wartość dla tych 3 osób. Teraz bardzo bym chciał światła na salę i wszyscy liderzy grupy, którzy są na sali, żeby wstali. Wielkie brawa, moi drodzy. Okej, dziękuję. Okej, pani Aniu. Gdybym dał pani następne 3 cegły, czy dałaby pani radę położyć te 3 cegły na te, które już leżą? Okej. I tą zaprawę murarską też mogłaby pani tam posmarować elegancko i tak z boku, tak jak to pani potrafi pięknie robić wszystkie te rzeczy, żeby on tak ładnie wyglądało. Super. Moi drodzy, następna pozycja to lider zespołu. Lider zespołu to osoba, która generuje obrót razem ze swoim zespołem 8000 punktów. To jest około 16 osób aktywnych na 500 osób. 16 osób to jest dużo czy mało? Mało. 16 osób, moi drodzy, i mamy pozycję lidera zespołu. I teraz chciałbym, żeby wszyscy liderzy zespołu, którzy jeszcze nie byli na scenie jako liderzy zespołu, zgromadzili się tutaj, przy scenie. Zapraszam wszystkich nowych liderów zespołu, którzy jeszcze nie byli na scenie jako lider zespołu. Nowych liderów zespołu. Nowi liderzy zespołu zawsze są troszeczkę tacy nieśmiali. Trzeba dodać im otuchy, więc większe brawa, moi drodzy. Ale poczekaj. Moi drodzy, a wszystkich historycznych liderów zespołu, którzy mają tą rangę i już byli na tej scenie, chciałbym, żeby wstali. Brawo! Moi drodzy, niesamowita ilość liderów zespołu. Teraz wszystkich nowych liderów zespołu chciałbym poprosić na scenę, żeby przeszli, a my przybijemy piątkę high five.
Piąteczka. No, to świetnie. No, brawo. Brawo. Piąteczka. Brawo. Piąteczka, drogie panie. O, dziewczyny, gratuluję. Moi drodzy, to była pozycja lidera zespołu. 16 osób w zespole aktywnych, 8 tysięcy punktów i tu już można jakby generować dochód około 1000 zł. Mam tutaj z backstage podpowiedź 80% kobiet. Można? Można. Moi drodzy, następna pozycja. Kierownik zespołu. To jest 25 tysięcy punktów, czyli około 50 osób w organizacji. Pani Aniu, mamy już taki fajny murek. Następne 3 cegły za prawa. Damy radę to zrobić? Za 2,5 tysiąca? Coś pięknego. Ania nigdy nie była murarzem, a właśnie postawiła mały murek. Dlaczego tak Anię tutaj zaczepiłem? Otóż, moi drodzy, jeżeli znajdziemy kogoś, kto pokaże nam krok po kroku, jak zrobić jakąś czynność, to jesteśmy w stanie się nauczyć wszystkiego. Nawet Ania, gdzie ma naprawdę ogromną duszę artystki, jest takim płomyczkiem, takim motylkiem, jak ją znam, byłaby w stanie postawić mur z cegieł i z zaprawą, gdyby znalazł się ktoś, kto by jej pokazał, jak to zrobić. To naprawdę w życiu jest wszystko proste, tylko nieraz trzeba chcieć nauczyć się czegoś. Moi drodzy, kierownik zespołu, tu się zatrzymam troszeczkę dłużej, bo to jest dla mnie bardzo szczególny moment, bo tutaj bardzo podjąłem kluczowe decyzje w swoim życiu. Jako kierownik zespołu podjąłem decyzję, że zwalniam się ze swojej pracy. To było dokładnie 3 lata temu, tak więc przez 2 lata budowałem projekt DuoLife, będąc pracownikiem swojej korporacji i spełniając się jako młody przedsiębiorca, młody, jeżeli chodzi o staż budowania biznesu, w naszym projekcie. Wtedy postanowiłem zwolnić się z pracy i postanowiłem ogłosić to światu. Posypał się na mnie niesamowity hejt w tym momencie, bo wszyscy stwierdzili, że zwariowałem, że mam świetną pozycję na rynku pracy, świetne wynagrodzenie, samochody służbowe, widzieliście jakie, ale służbowy to jest najlepsza marka. I że mam na utrzymaniu syna kredyty i że jestem nieodpowiedzialny i no wszystkie najgorsze rzeczy, jakie tylko. Ja to brałem, ale była jedna osoba, która bardzo dobitnie mi to powiedziała. Wręcz kłóciła się ze mną, krzyczała na mnie. Jest ode mnie młodsza, zna mnie całe swoje życie. I wtedy nagle mi olśniło. Ja do niej powiedziałem, wiesz co? Mówię, dobrze. Ja będę dalej sprzedawał smażone ziemniaki i wodę z cukrem. Nie będę robił projektu DuoLife, ale musisz spełnić 3 moje życzenia. Znasz mnie całe swoje życie, wiesz, że marzenia zawsze mi towarzyszyły. I ja chcę mieć 3 rzeczy. Wymyślę takie na poczekaniu, żebyś zrozumiała, co do ciebie mówię. Chcę mieć 3 Mercedesy, chcę mieć dom z kaskadowym basenem i chcę mieć tyle pieniędzy, żeby zapewnić mojemu synowi edukację. Tak długo, jak będzie chciał się uczyć i czego będzie chciał się uczyć, gdzie będzie chciał się uczyć. Na samochody masz 1 miesiąc czasu, na dom masz 3 miesiące, na pieniądze, żebym zgromadził na koncie, masz 1,5 roku. Rok. Ona za nie mówiła i powiedziała, dlaczego tego ode mnie oczekujesz? O co ci chodzi? A ja mówię, widzisz, bo doradzając mi, wpływasz na moje życie, ale to ty, nie ty będziesz ponosić konsekwencje tych decyzji, tylko ja. To nie ty będziesz brała odpowiedzialność, co do mnie mówisz, tylko ja. A to jest moje życie. I ja już od tej pory nikomu nie będę pozwalał wpływać na to, co ja mam przeżyć.
I wtedy w tym momencie stała się magia. Naprawdę coś się stało. To wydarzyło się coś takiego, jakby ona zadzwoniła do wszystkich moich znajomych, do mojej rodziny i do wszystkich ludzi, których znała i powiedziała o tej sytuacji, bo tamtej pory już nikt nie odważył się radzić mi, co mam zrobić z własnym życiem. Wtedy w tym momencie zrozumiałem, że tylko ja jestem odpowiedzialny za swoje życie i nikt nie może mi doradzać, co mam z nim zrobić. Później przeczytałem taki fajny tekst. On był wypowiedziany w takim filmie o niezbyt dobrych ludziach, więc filmy się nie należy wzorować. Natomiast tam był taki tekst, że nikt z was nie będzie mi mówił, jak mam żyć, bo nikt z was za mnie nie umrze. I ten moment... Dziękuję bardzo. I ten moment... Oczywiście ona do nikogo nie zadzwoniła, ale myślę, że w tym momencie zbudowała się bardzo mocno moja postawa. Od tego momentu, też to później usłyszałem, byłem kuloodporny. Już nie docierały do mnie żadne rady, wiedziałem, co chcę osiągnąć, jakie marzenia spełnić. To był też moment, kiedy otrzymałem swojego pierwszego Mercedesa w ramach naszego programu. Wtedy nie było tak cudownego programu, jak jest teraz. Wtedy tego Mercedesa kupiłem za swoją ostatnią zdolność kredytową, a Duo Life na kierowniku zespołu refinansowało mi ratę. Nawet zostawało mi 40 zł na paliwo. Tak więc to był jedyny Business Development Seminar w Warszawie. Pamiętam go jak dziś, bo wtedy opowiadałem pierwszy raz swoją historię. Genialny moment, ale z tym samochodem wiąże się niesamowita historia. Otóż muszę ci powiedzieć, że ja jestem po rozwodzie. Rozwiodłem się 12 lat temu, kiedy mój syn miał 6 lat. To była dobra decyzja. Wszyscy byli zadowoleni z tej decyzji. Ja, moja żona, z którą mam dobre układy, moi teście, moi rodzice, wszyscy stwierdzili, że tak będzie najlepiej. To była bardzo dobra decyzja dla wszystkich oprócz jednej osoby. Oprócz mojego syna. Wtedy postanowiłem, że chcę uczestniczyć w każdym dniu jego życia. On jako 6-latek poszedł do szkoły, do podstawówki i obiecałem sobie, że każdego ranka będę go zawoził do szkoły i dotrzymałem słowa. Oczywiście były jakieś tam niuanse, kiedy już naprawdę nie mogłem, ale to były sporadyczne przypadki. I przez całą podstawówkę do 6 klasy woziłem go do szkoły. I wiecie, jak to jest z takim małym bajtlem, który ma tornister, pierwszoklasista, drugoklasista i tak dalej, to się wjeżdża samochodem prawie do szkoły, wyrzuca się tornister, wyrzuca się dziecko i biegnie. Czas mijał, Kamil dorastał, skończył podstawówkę, poszedł do gimnazjum, dalej go woziłem. Pierwszą klasę gimnazjum go woziłem, tylko że już nie wjeżdżałem prawie do szkoły, bo jak pierwszy raz próbowałem podjechać, to Kamil mówi, tato, co ty robisz? On mówi, jak to, przecież do szkoły cię zawożę. Weź siara. Weź zatrzymaj się tutaj na przystanku albo pod bramą, tam przy garażach. Więc go wysadzałem troszeczkę dalej, żeby mógł ten kawałek przejść, że jest już dorosły. Wtedy uważał, że jest dorosły. Miał 15 lat, pierwsza klasa gimnazjum, druga klasa gimnazjum i w połowie tej klasy ja podejmuję decyzję, że zwalniam się z pracy. W styczniu, 6 stycznia musiałem oddać samochód, swój służbowy, a jeszcze nie miałem swojego Mercedesa, wymarzonego Mercedesa. Przez 3 miesiące poznałem wszystkie rodzaje transportu w naszym kraju. Niesamowite doświadczenie. Najbardziej przeżyłem spanie w pociągach na... Jakoś tak miałem, że zawsze miałem przedział pusty. W związku z tym, że spałem na tych siedzeniach w pociągach, miałem problem z błędnikiem i ciężko mi było równowagę utrzymać, jak szedłem. Polski bus, genialne miejsce, można załatwić wiele spraw w trakcie. I po 3 miesiącach już jako kierownik zespołu podjęliśmy decyzję, że kupuję samochód. I to były 3 dni przed Wielkanocą. Kupiłem samochód i naprawdę tego samego dnia mój syn do mnie zadzwonił, tato, kiedy ty w końcu po mnie przyjdziesz do szkoły? Musiałem mu wytłumaczyć, że oddaję samochód, on to zrozumiał, ale już nie mógł, tęsknił po prostu za naszymi jazdami. Ja mu powiedziałem, synu, jutro. Mówi, tato, poważnie? To mówię, tak, jutro po ciebie przyjeżdżam. Przyjechałem, umówiłem się z nim, oczywiście na 8, zaspałem. Ja zaspałem, nie on. Jadąc po niego, zadzwoniłem do niego, synu, wyjdź, bo on mieszka na osiedlu chronionym, stań na chodniku, ja już podjeżdżam. I Kamil wyszedł, stał na chodniku. Podjeżdżam,
Widzę, że stoi, już podjeżdżam do niego i w tym momencie dostaję SMS-a. Kiedy już się zatrzymałem przy nim, dostaję SMS-a. Tato, gdzie jesteś? Ja się tak na niego patrzę, on stoi obok. Odpisałem mu, no odwróć się w lewo. Przeczytał, odwrócił się w lewo i mówi, wow! Tato, spełniłeś swoje marzenie. Mercedes. Mówię, dawaj, wsiadaj. No i cała afera, wiecie. Tam wszystkie te światełka, te przyciski, no, rozmontowany w trakcie jazdy do szkoły. Zachwycony. Podjeżdżamy pod szkołę. Zatrzymuję się na tym przystanku, a on do mnie, tato, co ty robisz? A mówię, no jak to co? No zaspałem, okej. Okay. Spóźnij się do szkoły, jeszcze mamy 2 dni przed świętami. On mówi, no weź podjedź do szkoły. Więc wjechaliśmy znowu już prawie do środka. Moi drodzy, mówi się, że pieniądze nie są ważne. Że pieniądze szczęścia nie dają. Wszystkie pieniądze tego świata za jedną sekundę, kiedy widzisz, że syn jest z ciebie dumny. Moi drodzy, wszystkich kierowników zespołu na tej sali zapraszam pod scenę. Teraz. Wielkie brawa dla kierowników zespołu. Okej, okay, moi drodzy, zapraszam na scenę. Robimy jakby drugi rząd teraz, dobrze? Tutaj drugi rząd. Drugi rząd. Okej, moi drodzy, wielkie brawa. Moi drodzy, chciałbym wam ogromnie pogratulować, bo to był ten moment, kiedy podjąłem decyzję. Wtedy myślałem, że faktycznie może nie była rozsądna,
warto było ją przemyśleć, ale każdy podejmuje swoje decyzje i ponosi jego konsekwencje. Moją konsekwencją jest to, gdzie tutaj jestem. Każdemu z was tego życzę, bo to jest wspaniałe miejsce. A ja obiecuję, że tutaj będę i codziennie parzę nową herbatkę, czekając na każdego z was. Jak bycie wiceprezydentem, to ja zapraszam na tą herbatkę. Okej? Okay? A ja w międzyczasie będę sobie tutaj sprzątał, cały czas wycierał kurze i tak dalej, tak żeby było piękne miejsce, jak tutaj przyjdziecie. Okej? Okay? Mam teraz prośbę wszystkich nowych kierowników zespołu, którzy jeszcze nie byli na tej scenie jako kierownicy, żeby dali krok do przodu. Wyszli do przodu. Śmiało. Na razie nadgarstków nie będziemy wykręcać. Okej. Okay. Raz, dwa. Droga pani. Jak się pani nazywa? Skąd pani jest? Czym się pani zajmuje i jak długo Duo Life? Nazywam się Krystyna Hekłowska. Jestem z Krakowa. Jestem na emeryturze. Gratuluję. Wykształcenia jestem chemikiem i pracowałam prawie całe życie w korporacji. Coś pięknego. To możemy porozmawiać do wtorku na ten temat. Dobrze. Jak długo Duo Life? Proszę? Jak długo zajmujesz się Duo Life? 2,5 roku. 2,5 roku. Tak. Moi drodzy, ja, nie bójmy się tego słowa, dochodziłem do kierownika zespołu około roku czasu. No, jesteś lepszy. Tak. Aczkolwiek znam osoby, które robią tego kierownika zespołu bardzo szybko i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czas nie ma znaczenia w tym, co robimy, bo każdy ma swój czas, swoje doświadczenia, każdy jest indywidualnością i każdy ma swoją drogę. Nikt z was, mojej drogi, nie przejdzie i nikt z was za mnie nie umrze. Tak samo ja za was nie umrę. Bardzo, wielkie brawa. Ja chciałam... Okej. Ja chciałam podziękować bardzo Danusi, która mnie zaprosiła i właściwie stworzyła to, kim jestem. Danusia to niesamowita kobieta. Tak. Też tak uważam. Jak się pan nazywa? Leonard Kosałka. Skąd pan przyjechał do nas? Katowice. Coś pięknego. Czym się pan zajmuje na co dzień? Obecnie? Tak. Emeryt. Wolny człowiek. Tak. Jak na emeryturze? Bardzo dobrze. Coś pięknego, bo nie wszyscy doświadczą. Okej. Okay. Wcześniej pracowałem w banku, w bankowości. O, finansowa sprawa to jest ostatnio modny temat, jeżeli chodzi o banki. Moi drodzy, drogi panie, jak długo pan zajmuje się Duo Life? Rok. Rok czasu. Tak. Jak pan się z tym czuje? Bardzo dobrze. Coś pięknego. Wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, dziękuję wam. Schodzimy tędy. Okej, moi drodzy, następna pozycja to menadżer regionalny. Moi drodzy, tutaj już jest to pozycja, gdzie leadership powoli się ujawnia i są naprawdę już duże umiejętności w budowaniu zespołów. Menadżer regionalny to osoba, która ma obrót 50 tysięcy punktów, to jest około 100 osób w strukturze, nie około tylko stricte 100 osób, aktywnych na 500 punktów miesięcznie. Czy 100 osób jest dużo, czy to jest mało? Dla niektórych to jest dużo, dla niektórych to jest mało, ale tu nie chodzi o to, żeby te 100 osób samemu zaprosić i wprowadzić do systemu. Tu chodzi o to, żeby zaprosić te 3. Najlepiej w ciągu 30 dni. Wtedy masz pozycję złotego lidera grupy i masz udział w firmie w tym okresie rozliczeniowym. Te 3 zapraszają następne 3 i w ten sposób budujemy naszą strukturę. Moi drodzy, to już jest dochód około 5000 zł. Na tej pozycji jest niesamowity program samochodowy. Mercedesy, Jaguary, Land Rovery, BMW. I oprócz samochodów, to jest genialny gadżet, dzisiaj będą osoby, które będą odbierały samochody, menadżerowie regionalni wraz z dyrektorami wyjeżdżają także na swoją wycieczkę raz w roku. Byliśmy 2 razy na Krecie.
to jest slajd z drugiego wyjazdu. Było nas około 109 osób. Pierwszy wyjazd na Kretę to było około 20 osób. Rok do roku taki przyrost menadżerów regionalnych. A w tym roku byliśmy w Omanie. Moi drodzy, było nas około 200 osób i przyznam wam się szczerze, tak prywatnie. Gdzie? W Turcji, przepraszam. Przepraszam, Oman będzie za chwilę. Już się wycieczki mieszają. Co jest? Dobrze, słuchajcie, nieważne. Wprowadziło się zamieszanie, bo już nie wiedzą, gdzie byli, z kim byli i po co byli. Żeby uspokoić sytuację, w tym roku menadżerowie byli razem z dyrektorami w Turcji. I to jest turecki slajd. Połączyłem wyjazd ze slajdem. Już jest dobrze. Może kiedyś będzie ze mnie mówca. Moi drodzy, prawie 200 osób świętowało swoje rezultaty w Turcji w niesamowitej atmosferze. To jest naprawdę coś genialnego, gdzie człowiek jest nagradzany za to, co robi dla swojej przyjemności, dla budowania swojej wolności, takim gadżetem jak wycieczka, gdzie może się zintegrować i poczuć tak naprawdę, po co to wszystko robi. Te wycieczki, one też nie są łatwe. To też jest męczący wyjazd. Integracja nieraz naprawdę jest męcząca. Ale na szczęście, moi drodzy, nie jestem już na etacie, bo gdybym był, to po wycieczce musiałbym wziąć ze 2 dni wolnego po to, żeby odpocząć po wycieczce. Natomiast to jest genialne miejsce. Wszystkich menadżerów regionalnych zapraszam teraz pod scenę. Wszystkich menadżerów regionalnych. Zapraszam na scenę. High five. Piękny moment. Moi drodzy, to już są ludzie sukcesu, którzy zbudowali spore organizacje. Ja mam prośbę do was, żeby teraz osoby te, które jeszcze nie dostrzymały swojego pina menadżera regionalnego, stanęły tutaj na środku. Osoby, które nie otrzymały swojego pina. O. Okay. A ty będziesz tłumaczył. Okej. Okay. Zapraszam, zapraszam. Tutaj.
Jeżeli możemy prosić o tłumaczenie, jak się nazywasz? Marian Ciałun. Skąd? Do Słowenska. Ze Słowacji. Ze Słowacji jesteś, tak? Okej. Okay. Czym się zajmujesz na co dzień? Masiruję jako maser od rana do wieczora. Okej. Nie możemy puścić tłumaczenia na głośniki, żeby wszyscy wiedzieli? Czy możemy tłumaczenie przełączyć na salę? Masuję, jestem maserem. O! Niektórzy na mnie też mówią masażysta, ale ja masuję co innego. Jak długo w Duo Life? Od januara. Od stycznia. Prawie rok. I dlaczego Duo Life? Protože to pomáhá mojim klientom a vidím tu zpětnou vazbu, že jsou spokojení a pro mě je to obrovská vďaka, nielen finančná, ale aj psychická podpora tým, že tí ľudia riešia svoje zdravotné problémy. Dlatego, že mogę współpracować s ľuďmi i vidzę, že mogę im pomagať. Mám takú reakciu zwrotnú od nich. Mogę im oferovať wsparcie finansowe, ale także zdrowotne. Brawo, dziękuję. Okay. What is your name? A moje na imię jest Ernest Gekuma. Coś pięknego. Dziękuję. Tomasz. Jak długo jesteś w Duo Life? Cztery miesiące? O, patrz, no proszę, rewelacja. Trzy miesiące. A dlaczego? Życie jest dobrze, nie? Duo Life jest dobrze też. To tak jak ja. No, tak. A powiedz, skąd do nas przyjechałeś? A Anglia. Z Anglii. No. Coś pięknego. Wielkie brawa dla tego pana. Dziękuję. Okej, dzięki. Gratuluję polskiego. Jak się nazywasz? Skąd jesteś? Nazywam się Elżbieta Aneszko. Jestem z Olecka. To jest taka niewielka miejscowość na Mazurach. Jak długo Duo Life? Rok i 10 miesięcy. Coś pięknego. Dlaczego? Dlaczego? No jest tu fajnie, jest zdrowie, są pieniądze i przede wszystkim jest dobra energia. O tak. Dziękuję. O tak, to jest ogromny powód. Tak. Czyli czujesz się z nami dobrze. Wielkie brawa, moi drodzy. Jak się nazywasz, skąd jesteś? Bożena Rajtor, Czechowice-Dziedzice, koło Bielska Białej. W Duo Life 3 lata. Brawo. To dla mnie teraz jest jedyne zajęcie. Wcześniej pracowałam w służbie zdrowia. Dla mnie to jest pasja, móc pomagać ludziom, móc się tutaj czuć zupełnie inaczej. I będę tak dalej pieła się i myślę, że będę dumnie reprezentowała. Jestem o tym przekonany. Wielkie brawa dla tej pani. Droga pani, jak się pani nazywa? Nazywam się Agata Uzarska. Jestem z Polski, z Torunia. Dlaczego Duo Life? W Duo Life z produktów korzystam półtora roku, ale jakiś czas temu, niedawno, postanowiłam zaangażować się biznesowo. Dlatego, że projekt jest w kręgu moich zainteresowań. Od dawna interesuję się zdrowiem. Jestem pianistką, więc jest to branża niezwiązana z tematem zdrowia, ale jestem też sportowcem, jeżdżę konno, także mam tutaj możliwość również pomagania innym, co jest dla mnie ważne, oraz budowania swojej świadomości, a także budowania tej świadomości u innych osób. Wszelakie uzdolnienia. Wielkie brawo. Przyjacielu, powiedz mi tylko, jak masz na imię, jak się nazywasz? Łukasz Kowalczyk. Ale wiesz co, ja chciałbym cię zapytać o coś więcej. Powiedz mi, ile ty masz lat? 23. Zwyczajnie mnie wkurzasz, wiesz o tym, nie? Przepraszam. Jest za co. Okay. Moi drodzy, ja jestem zachwycony młodymi ludźmi. To oczywiście był żart, że mnie wkurzasz. Nie wkurzasz mnie. Ale często jak widzę młodych ludzi na scenie, czy chociażby na publiczności, ja się zastanawiam, dlaczego mnie nie spotkało to, co mam teraz w tym wieku? Dlaczego nikt przez 35 lat mojego życia nie pokazał mi czegoś takiego? Takiego sposobu życia, takiego sposobu generowania dochodu. Dzięki rozwojowi osobistemu, który przechodzę i cały czas w nim jestem, dzisiaj już rozumiem, dlaczego tak się stało. Ja po prostu w tym wieku nie byłem na to gotowy. Ja sobie to tak wizualizuję, że ten ktoś, kto się mną opiekuje, tak na mnie patrzy i mówi: Tomek, ty to zajebisty facet jesteś. Naprawdę genialny. Ja mam dla ciebie przygotowane takie rzeczy,
że jak ci je dam, to ty po prostu klękniesz z wrażenia. Ale zacznij się rozwijać. Bo jak ci dam je teraz, na przykład w wieku 30 lat, to sobie zrobisz krzywdę. I uwierzcie mi, że gdybym miał to, co mam teraz, w wieku 30 lat, to by się działo. Nie poszedłbym w żadne nałogowe tematy, bo jestem całkowitym antynałogowcem. Nie kręcą mnie w ogóle te rzeczy, ale wiecie, nazwisko zobowiązuje. To by naprawdę był mocny temat. Dlatego jestem zachwycony tak młodymi osobami, kiedy stoją na scenie i są na widowni wśród publiczności i robią z nami ten projekt, bo jestem przekonany, że z jakiegoś powodu to się wydarzyło. I ten młody człowiek jest na to gotowy. 23 lata. Coś pięknego. Gratuluję. Pełen szacunek. Skąd jesteś? Dlaczego Duo Life? Jak długo? Przyjechałem z Łodzi. Dlaczego Duo Life? Tutaj są trzy aspekty, które trzeba by poruszyć. Po pierwsze to jest szacunek i współpraca. Druga kwestia to jest budowanie biznesu na wartościach, co jest bardzo dużą rzadkością w dzisiejszym świecie. Trzeci aspekt to jest wizja rozwoju, co dla mnie jako osoby młodej, która jest biznesmenem, jest bardzo istotne w patrzeniu na przyszłość. Duo Life ponadto bardzo mocno pozwoliło mi rozwinąć się osobiście. Ostatni LDS i 3 BDS-y, na których byłem, bardzo dużo rzeczy mi pokazały, które mogę u siebie poprawić i usprawnić. To też były rzeczy, które w moim wcześniejszym biznesie, że tak powiem, wpłynęły na negatywny końcowy wynik. Ja dotychczas prowadziłem apteki, z końcem września się z nimi, że tak powiem, rozstałem i całkowicie zaangażowałem się w budowanie marki Duo Life. W związku z tym, że w ostatnim czasie podjąłem decyzję, że z Duo Life chcę się związać na całe życie. Genialna decyzja. Jeszcze bardziej genialne konsekwencje. Dokładnie. Dokładnie tak. Natomiast nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie moja sponsorka, Ania Świerczewska, którą chciałbym teraz zaprosić na scenę. Wyjątkowo zapraszamy, tak. Dodatkowo powiem, że przyjeżdżając tutaj na pierwszego BDS-a, Ania powiedziała słowa, że przyjechała tutaj szukać męża. Bardzo możliwe, możliwe, że okaże się dzisiaj, że w zasadzie tego męża ze sobą przywiozła. Jest to kobieta, którą zapraszamy. Z ogromnym szacunkiem i miłością. Wyjdziesz za mnie? Powiedz tak. Brawo! Genialna decyzja. Konsekwencje jeszcze lepsze. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo. Schodzimy tędy. Dzięki wielkie. Yeah.
Pewnie się powtórzę, ale coś pięknego. Takie rzeczy się wydarzają na naszych eventach, ludzie się łączą, rodzą się dzieci, zawierają się nowe małżeństwa, naprawdę coś pięknego. Moi drodzy, następna pozycja, senior manager. Senior manager to już jest osoba, która jest o krok przed dyrektorem. 100 tysięcy punktów obrotu, to jest około 200 ponad osób, 200 osób aktywnych. I teraz chciałbym zaprosić wszystkich senior menadżerów na scenę. Zapraszam bardzo. Wszystkich senior menadżerów. Okej, moi drodzy. Też niesamowita grupa osób, już top liderów. Moi drodzy, wszystkie te osoby, które nie mają jeszcze swojego pina, senior menadżera, bardzo bym prosił tutaj na środek. Osoby, które nie mają jeszcze swojego pina. Super. Zapraszam tutaj bliżej na środek, tu, 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 tu. Jak się nazywasz, skąd jesteś? Dzień dobry, Helena Piwowarska, jestem z Krakowa. Pracuję całe życie w służbie zdrowia. Teraz pracuję z firmą Duo, bardzo sobie chwalę, ponieważ jest to absolutnie związane z moim zawodem i z moim charakterem. Służmy ludziom. I wtedy mamy zwrotną reakcję. Dziękuję wszystkim bardzo, którzy pomogli mi zdobyć ten tytuł, a ja z kolei pomogę innym i to czynię. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Rewelacja, bardzo ci dziękuję. Jak się nazywasz? Dzień dobry. Dzień dobry się nazywasz. Jak się nazywasz, skąd jesteś? Ja se volám Ivana Kičikoleva, pekný deň, som zo Slovenska. Czym zajmujesz się na co dzień? Co robisz na co dzień? Co robím vo svojom živote? Organizujem sebarozvojové podujatia. Przedsięwzięcia dla rozwoju osobistego dla kobiet. Inspiratywne też konferencje, workshopy. Konferencje i warsztaty. Jesteśmy we właściwym środowisku, we właściwymi ludźmi. Z właściwymi ludźmi. Właściwe środowisko, właściwi ludzie. Dziękuję ci bardzo za to, co robisz. Thank you. Okej. Dlaczego Duo Life? Bo firmy Duo Life są już wyższe rok a pół. W firmie Duo Life jestem już ponad półtora roku. A miluję się o seba starać. Kocham starać, opiekować się sama sobą. Miluję się wzdzielawać jako osoba. I chcę się edukować sama siebie. A miluję robić biznes. I kocham robić biznes. Mam rada piękne auta. Uwielbiam dobre samochody. Mercedesy. A każdy rok chodzę k moru. I co roku jeżdżę nad morze. O, coś pięknego. Do Gdańska czy gdzieś indziej? Moi drodzy, wielkie brawa. Thank you. Jak się nazywasz? Skąd jesteś? Dzień dobry. Nie nazywam się Dzień dobry, ale Dzień dobry. Moje imię jest Peter Pawełka. Dzień dobry. Moje imię jest Peter Pawełka. Nazywam się Peter Pawełka, jestem ze Słowacji. Z Żyliny. Z Żyliny. Dlaczego Duo Life? Prečo Duo Life? Dlaczego ja mam zwłaszczny powód. Ja mam specjalny powód. Dziękuję Bogu, że jest dobry. Dziękuję Bogu, że jest dobry dla mnie. A że ma uczy. I że uczy mnie. Być drugim dobry. Być dobrym dla innych. A moja waszeń. I moją pasją. Jest, aby drugi ludzie byli szczęśliwi. Jest to, żeby robić innych ludzi szczęśliwych. Dobry. Dobrzy. Zdrowi. Zdrowi. A bogaty. I bogaci. A to jest Duo Life. I to oznacza też Duo Life. Wielkie dzięki. Wielkie brawa. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo. Tędy schodzimy ze sceny. Zapraszam. Wielkie dzięki. Moi drodzy, wielkie brawa, to naprawdę ogromne sukcesy. Kiedy na scenę proszę wszystkich dyrektorów regionalnych. To już jest naprawdę bardzo wysoki poziom leadershipu. Wszystkich dyrektorów regionalnych zapraszam na scenę. To już są osoby, które zbudowały duże organizacje, wspierają swoich liderów w rozwijaniu się, w budowaniu tych organizacji. Wszystkich dyrektorów regionalnych zapraszam na scenę. Oh.
teraz. Od dyrektora chcę być jaka. Gratulacje, jeszcze ja, piątkę. Moi drodzy, poproszę o zabranie głosu, bo tutaj na tym poziomie już się umawiamy, kto da wartość na tej scenie. Barbarę Skudrzyk o to, aby podzieliła się, skąd jest, dlaczego Duo Life i jak długo. Barbara Skudrzyk, zawsze mówiłam, że jestem z Rybnika. Za chwilę powiem, skąd teraz. Drugie pytanie było, ile jestem w klubie Duo Life. Dokładnie 4 lata i 22 miesiące. Siedząc tam sobie, właśnie to sobie uświadomiłam. Jak zaczynałam Duo Life, prowadziłam 3 firmy. W którymś momencie, a dokładnie to był 5 LDS, przeanalizowałam sobie fakt, do czego mnie doprowadza. Jaką ścieżką idę, prowadząc firmy i będąc taką... niby właścicielem, ale w złotej klatce. Bo wszyscy jesteśmy dumni, że prowadzimy własne biznesy, ale mało kto jest w stanie się przyznać, jak to faktycznie wygląda. I doszłam do tego, że jeżeli Duo Life stanęło na mojej drodze, to stanęło po coś. A ja wiem po co. Po to, żeby zmienić moje życie. I udaje się to każdego dnia. Tak się zadziało. Mówiłam kiedyś, że jestem z Rybnika, a teraz powiem, że jestem spod Opola. Bo dzięki Duo Life mogłam zrezygnować z prowadzenia tych 3 firm i nie trzyma mnie teraz nic. Zapragnęłam mieszkać pod Opolem, mieszkam pod Opolem. Co będzie dalej? Zobaczymy. Wiecie, co mi towarzyszy? Ten sam entuzjazm, który miałam na początku, towarzyszy mi dzisiaj. Niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy trochę gorzej. Bo życie jest jak roller coaster. Do tego się trzeba przyzwyczaić. Ale pamiętaj jedno, jeżeli ja tu dzisiaj stoję, to ty też możesz tu stanąć, nawet jak siedzisz w ostatnim rzędzie. To tylko od ciebie zależy, czy jesteś na to gotowy. Weź odpowiedzialność w swoje ręce. Dzięki wielkie. Coś pięknego. Dzięki. Moi drodzy, mamy wyjątkową chwilę, ponieważ mamy osobę, która awansowała na dyrektora regionalnego, a ja na tym stanowisku odebrałem swój drugi samochód. Swój drugi samochód to też był bardzo wyjątkowy moment, tylko powiem parę słów, bo jak rozstawałem się ze swoją pracą zawodową, kiedy mówiłem chłopakom, moim kolegom z firmy, z entuzjazmem, słuchajcie, będziemy budować świetną polską firmę i będziemy wychodzić z tym na Europę. Później ta Europa w końcu wyjdzie na świat i pokaże, że Europa jest mocna. Będziemy bogaci, będziemy jeździć Mercedesami, będziemy jeździć na wycieczki i tak dalej. Wszyscy tak na mnie popatrzeli. To jak dostaniesz tego Mercedesa, to przyjedź, to pogadamy. I faktycznie tym pierwszym Mercedesem przyjechałem podpisać wypowiedzenie. Wcześniej jeszcze zwolnienie lekarskie chyba przywiozłem. Wsadziłem swojego szefa za kółko i powiedziałem, przejedź się. Nie chciał wsiąść, bo automat, że zepsuje i tak dalej. Ja wtedy podszedłem do moich kumpli, którzy palili papierosa i powiedziałem, słuchajcie, dotrzymałem słowa, przyjechałem Mercedesem, porozmawiamy. Ale jeden z nich pamiętał to moje życzenie, że chciałem mieć 3 Mercedesy. Mówi Tomek, okej, ale jak będziesz miał 3, wtedy pogadamy. W związku z tym, że ten pierwszy sam sobie kupiłem i w ramach naszego programu był refinansowany, tego otrzymałem już w ramach naszego programu, więc się nałożyły 2 na siebie. Swój przekazałem swojej partnerce Monice i Monika tym moim jeździła przez 5 roku, ale jako menadżer otrzymała swojego Mercedesa 5 roku później w lipcu. W garażu stały 3 Mercedesy. Zrobiłem zdjęcie, wysłałem moim kolegom z napisem i jak, spotykamy się, rozmawiamy. No nikt się już nie odezwał. Moi drodzy,
Oprócz tych wszystkich niesamowitych gadżetów, uwaga, dyrektorzy wyjeżdżają także na wycieczki. Razem z osobami towarzyszącymi. W zeszłym roku byliśmy w Dubaju i uwaga, w tym roku byliśmy w Omanie. Przyznam się szczerze, tak po cichu wam powiem na ucho, że w życiu dobrowolnie do Omanu bym nie pojechał. Natomiast to byłby wielki błąd. Oman to jest naprawdę niesamowite miejsce, niesamowici ludzie, niesamowita kultura, każdemu polecam. Tym bardziej, że tego rodzaju rzeczy realizujemy całkowicie za darmo dzięki niesamowitemu zarządowi i naszemu projektowi. Dzięki wielkie. Moi drodzy, jest niesamowity moment, ponieważ mamy nowego dyrektora regionalnego, Maria i Marco Patina. To są ludzie z Portugalii, zrobili dyrektora regionalnego. Niestety nie mogli dzisiaj być razem z nami, ale Maria przesyła nam niesamowite pozdrowienia, które przeczyta niesamowity człowiek, mój przyjaciel Dariusz Mietiński, dyrektor krajowy. Teresa Patina jest znanym osteopatą i coachem w temacie zdrowia z 27-letnim doświadczeniem w tematyce zdrowia i wspierania pacjentów i coachowania ludzi. Marco Patina jest ekonomistą zdrowotnym, który pracował jako generalny menadżer w przemyśle farmaceutycznym, zajmując się badaniem rynku. Obydwoje odkryli firmę Community Commerce 24 lata temu, ale DuoLife zadziwiło ich swoim konceptem soft marketingu i świadomego życia. Po 19 tygodniach intensywnej i skoncentrowanej pracy osiągnęli pozycję dyrektora regionalnego z sercem pełnym zespołowego szczęścia. Brawo! Dziękujemy wszystkim, że w nas wierzyliście. Dziękujemy Dietmar i Piotr za waszą wizję. Dziękujemy zarządowi DuoLife za całe wasze wsparcie. Dziękujemy za wspieranie ludzi w byciu zdrowym z produktami DuoLife. One DuoLife, high five. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, Teresa i Marco Patina. Moi drodzy, co prawda zaocznie, ale wielkie brawa. Niesamowite małżeństwo. Niesamowici ludzie. Moi drodzy, dziękuję wam. Teraz sama osobiście zawita na tą scenę. Wszystkich dyrektorów krajowych zapraszam na scenę. Wszystkich dyrektorów krajowych. Wielkie brawa, moi drodzy. Od razu przechodząc do pani dyrektor krajowej Małgorzaty Łukasiewicz. Małgosiu, skąd jesteś? Dlaczego DuoLife? Jestem z Torunia. Dlaczego DuoLife? Dlatego, że tutaj mogę budować swoją markę w oparciu o franczyzę polskiej firmy DuoLife, za którą nie zapłaciłam $1 000 000, tylko po prostu rejestrację. W związku z tym tworzę platformę sklepów internetowych w branży wellness. Zajmuję się edukacją zdrowia całkowitego i pozyskuję rynki zagraniczne do międzynarodowego już projektu o korzeniach polskich. A nie jestem akwizytorem produktów. Buduję też swoją markę jako kobieta. Bo chciałabym, żeby wszystkie kobiety były tutaj ze mną na scenie. Bo jako pierwsza kobieta awansowałam na dyrektora regionalnego w DuoLife. Jako pierwsza kobieta awansowałam na dyrektora krajowego w DuoLife. Chcę, żebyście tu były. Żebyście były na okładce, zapełniły ją, żeby tam nie byli tylko sami faceci. Ale pamiętajcie, że tam, gdzie jest dużo mężczyzn na scenie, tam się zarabia pieniądze. I wielu z was, którzy rozbudowują klub DuoLife biznesowo, marzy o tym, żeby spotkać na swojej drodze i przyłączyć do swojej organizacji fachowego, samodzielnego, wykształconego marketingowo, topowego lidera z innego marketingu. Ale zastanów się, jeżeli spotkasz taką osobę na swojej drodze, o co ciebie w pierwszej kolejności zapyta?
Może o plan marketingowy, jego wszystkie elementy. I co wtedy powiesz? Idź do lidera mojego, bo ja nie umiem. A może zapyta się ciebie, czy robisz spotkania samodzielnie, czy robisz prezentacje samodzielnie? Nie, to robi mój lider. A może zapyta się, czy szkolisz swoich ludzi z zespołu, przekazujesz im swoją wiedzę, pokazujesz narzędzia, jesteś na wszystkich eventach, stosujesz duplikację, edyfikację i konsultacje. Co? Nie, to robi mój lider. To jak myślisz, do kogo się przyłączy taka osoba? Do ciebie czy do twojego lidera? DuoLife mamy masę narzędzi, bardzo dobrych, ale zastanów się i zadaj sobie pytanie, jakim jesteś ty narzędziem, bo ty jesteś największym narzędziem, ale jakim jesteś narzędziem dla swojego zespołu, jakim jesteś narzędziem dla siebie. I mam dla ciebie dobrą wiadomość. Dzisiaj jest pierwszy dzień z reszty twojego życia, w którym możesz zacząć budować swoją markę. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, bo jeszcze nie masz takiej wiedzy, to przyjedź 1 marca na LDS, na Leadership Development Seminars. Tam ci powiemy, jak to zrobić. Tam ci pomożemy. Dziękuję. Brawo. Piotr Kania, dyrektor krajowy. Witam serdecznie. Nie mam dużo czasu, ale mam jedno pytanie. Chciałbym wam zadać, zapytać się, kto by chciał znaleźć drzwi, które pozwolą wam przekroczyć próg do świata, w którym spędzicie resztę swojego życia. Kto by chciał znaleźć takie drzwi? O, 3, 4, 5 osób tylko. Słuchajcie, no ja znalazłem takie drzwi. Czy chcecie wiedzieć, gdzie? Każdy z nas ma dostęp do tych drzwi i to, uważajcie, każdy ma te drzwi we własnym domu. Te drzwi to lustro, w które przeglądasz się każdego dnia. Te lustro, po drugiej stronie tego lustra jest człowiek, który tak naprawdę o wszystkim decyduje. Człowiek, na którego patrzą twoi znajomi, którego szanują, którego kochają i bardzo często wierzą bardziej niż w siebie samego. Ale z tej strony lustra jest ktoś, kto widzi siebie od środka. Jest ktoś, kto doświadczył wcześniej porażek, różnych trudności, bardzo często wyzwań, którym się poddał. I teraz pytanie. Ja miałem to samo. Ja tak samo patrzyłem na siebie. Miałem zaniżone poczucie własnej wartości. Dom dziecka. Praca na etacie, która nie pozwoliła mi realizować moich marzeń. Było wiele tego, ale stała się jedna rzecz. Spotkałem osobę, która mi dała klucz. Klucz do zamka w tych drzwiach. I wiecie co? Jak tylko dostałem ten klucz, to człowiek po drugiej stronie lustra odzyskał większą pewność siebie. Odzyskał wiarę, że może zacząć realizować w końcu swoje marzenia. I zrozumiał jedno, że sprzedaż i dobry sprzedawca to nie jest osoba, która sprzeda nam lodówkę, pralkę, tylko osoba, która sprzeda wiarę drugiemu człowiekowi w swoje możliwości. Pytanie, na ile ty będziesz dobrym sprzedawcą? Najpierw musisz kupić coś dla siebie, bo ja, wiecie co? Mi sprzedał DuoLife, mi sprzedał firmę, ale ja go wykorzystałem i kupiłem coś, co pozwoliło mi stawać się lepszym człowiekiem. Pytanie, co kupisz i ile z tego ty weźmiesz, bo nie jesteśmy w stanie więcej wziąć, niż sami sobie na to pozwolimy. I pamiętajmy jedną rzecz, że mamy klucz i czy my z nim zrobimy to, co potrzeba, czyli włożymy go do zamku, otworzymy, czy wyrzucimy i to, co mamy, będzie dla nas sufitem i dalej nie pójdziemy, albo otworzymy drzwi i sufit stanie się podłogą, od której się odbijemy i zaczniemy realizować swoje marzenia. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki. Brawo. Moi drodzy, nadszedł też niesamowity moment, ponieważ mamy niespodziankę. Niesamowity awans, niesamowite wyróżnienie nowe na dyrektora międzynarodowego. Nie ten slajd. Ten też nie, bo to jest mój. Moi drodzy, wielkie brawa do dyrektorów krajowych. Dziękuję. Nie ten slajd. This is the power, this is the power.
wszystkich dyrektorów międzynarodowych zapraszam na scenę. Wszystkich dyrektorów międzynarodowych zapraszam w tym momencie na scenie. To jest moment, kiedy otrzymałem, uwaga, trzeciego Mercedesa. Tym razem wziąłem białego, żeby troszeczkę zobaczyć, jak się jeździ białym. To też jest genialne uczucie. Wszystkich dyrektorów międzynarodowych zapraszam na scenę. Czemu z tej strony? Piąteczka, piąteczka. Moi drodzy, to są menadżerowie, którzy zbudowali już naprawdę ogromne struktury, ogromny biznes. Osoby, które są całkowicie wolne finansowo. I tutaj przy tej okazji chciałbym teraz, w tym momencie zaprosić niesamowitą, nie bójmy się tego słowa, parę biznesową moich serdecznych przyjaciół, którzy właśnie awansowali na stanowisko dyrektora międzynarodowego. Piotr Gotowicki i Dietmar Damen. Brawo! Panie prezesie, do zdjęcia. Moi drodzy, chwila dla was. Należy to celebrować. Dlaczego w ogóle i tak dalej? Wiecie, o co chodzi? No, mamy mało czasu, więc nie wiem, czy się mam rozkręcać, więc się bardzo streszczę. Rozpocząłem przygodę 2 lata i 2 miesiące, dokładnie prawie 3 miesiące temu, razem z moim partnerem biznesowym Dietmarem. I chciałbym powiedzieć, że to był taki biznes rzut na taśmę. Rzut na taśmę, ponieważ jestem 9. rok w branży i po 7 latach w tej branży straciłem wolę do robienia czegokolwiek w tym w marketingu, ze względu na to, że wcześniejsza firma, z którą współpracowaliśmy, niestety zbankrutowała. I bardzo, bardzo się zawiodłem. I mieliśmy jeszcze jedną próbę i w pewnym momencie pomyślałem sobie, to nie ma sensu, chyba wrócę do biznesu tradycyjnego. Ale wtedy właśnie stanął na drodze Tomasz Zabawa. Całe szczęście, że utrzymywał dobre relacje, na tyle, że chciałem się z nim spotkać. Ja wiedziałem, że ja będę mu chciał coś sprzedać, on będzie mi chciał coś sprzedać, ale w momencie, kiedy zaczął mi opowiadać o Duo Life, nie przeszło mi przez gardło, żeby mu zaproponować współpracę z firmą, którą byłem, i prawie natychmiast podjąłem decyzję. Powiedziałem sobie, dobra, niech się dzieje, to będzie po prostu moja ostatnia, jakby można powiedzieć, ostatnia szansa. I słuchajcie, i stoję tutaj na tej scenie i to jest na 100% takie uwieńczenie moich marzeń, tego, co można zdobyć, chociaż wiem, że to nie jest najwyższa ranga. I mało tego, powiem wam, że miałem wyższą rangę finansową w poprzedniej firmie, ale nigdy tak nie czułem się dobrze i stabilnie, jak w tej chwili w Duo Life. Brawo! Tak jak powiedziałem, nie będę po prostu opowiadał swojej historii. Będzie, przyjdzie kiedyś, no niedługo, w przyszłym roku, jak będę już generalnym, to wtedy opowiem wam coś więcej. Natomiast w tej chwili oddaję mikrofon mojemu partnerowi. Oczywiście biznesowemu. Słuchajcie, dzisiaj ktoś nas pytał, mamy takiego gościa z Deutschland, który nas pytał, a wasze kobiety z wami robią ten biznes? No i były takie chwile refleksja i nasze odpowiedzi były tak. Aktywne nie,
ale bez ich nie jesteśmy w stanie robić ten biznes. Brawo. W związku z tym zapraszamy moją małżonkę Joasia i moja małżonka Zofia. Moment, moment. Jeszcze chciałem coś dodać, bo bardzo mi się podobała wcześniejsza formuła, kiedy mówimy o kierowcach rajdowych, gdzie żaden z kierowców rajdowych nie osiągnąłby żadnego sukcesu, jeśli nie miałby kapitalnych inżynierów, którzy na zapleczu przygotowują bolid, i właśnie takie role pełnią nasze żony. I chciałbym tu jeszcze z tego miejsca podziękować na pewno za ich cierpliwość, bo ja wiem, że w naszym biznesie przemówi się mów pozytywnie, przecież tak naprawdę sukces osiąga się z łatwością, ale czasami są chwile, które wymagają po prostu poświęcenia i wyrzeczeń, bo to są po prostu to jest ta cena, którą często płacimy za ten wspaniały sukces. Także ja dziękuję bardzo mojej małżonce. I także ja dziękuję mojej małżonki za cierpliwości, za rozumienie, za tyle nocy, które nas nie ma, bo to nie jest tak, że ten biznes jest łatwy. Dziękuję. I chcieliśmy dziękować za tą pracę, którą wy robicie na co dzień. Brawo! Mój mąż wiedział i pamiętał, że lubię białe kwiaty. Mój wie, że tylko czerwone. No i mamy biało-czerwone. I słuchajcie, to jest tak. W tradycyjnym biznesie, jak jest jeden nowy dyrektor, to gdzieś jest jakiś stary dyrektor, który musi rezygnować. A tu mamy naszych poprzedników i oni się cieszą, że my się dołączyliśmy do tego. I to jest ta różnica soft marketing. Korzystajcie z tego. Dziękuję brawo. Wam bardzo. Brawo, moi drodzy, wielkie brawa. Dziękuję, 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 moi drodzy, dziękuję. Dziękuję. Tak, 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 macie już iść, tak. Oddaję to. Tak, 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 tak. Moi drodzy, następna pozycja, gdzie praktycznie dom mamy całkowicie gotowy, to pozycja dyrektora generalnego. Wszystkie te pozycje zdobyte w trakcie określonego czasu przynoszą niesamowite profity, przynoszą niesamowite gratyfikacje finansowe, bo prawie 500 000, a tymczasem, moi drodzy, na scenę chciałbym zaprosić wyjątkową osobę, mojego przyjaciela, człowieka, od którego bardzo dużo się uczę, niesamowitego człowieka z ogromną energią, wiedzą, erudycją, który trafia naprawdę bardzo mocno w głębokie pokłady podświadomości. Na scenę zapraszam dyrektora generalnego Norberta Barzyszyńskiego i jego małżonkę. Zapraszam. All I want is you, you're my shade. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my shade. My shade. Norbi? Dziękuję. Słuchajcie, ale ja nie byłbym sobą, Norbert Warzeszyński i... Ania Warzeszyńska. Słuchajcie, dzisiaj ten BDS jest jakiś inny. Tak patrzę, co się tu dzieje. Ludzie wychodzą na scenę, osiągają sukcesy, a wy tam siedzicie i tak... Klap, 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 klap. Słuchajcie, kto z was nie chciałby tu być? Podnieście rękę, kto nie chciałby odnosić sukcesów? Kto jest taki na sali? Albo was to paraliżuje, albo zazdrość. Bijmy brawa tym ludziom, to jest sukces, to jest pot, to są łzy wysiłek. A co, nie chcecie gratulować innym? To jak mają wam gratulować inni? Nie mogę na to patrzeć. Jak mają gratulować? Obudźmy się, ja wiem, że są zaraz święta. I co, chcemy sobie kolejne... życzenia składać, tak, zdrowia, sukcesów. A tak naprawdę w środku myśleć, czemu ja jeszcze tego nie mam? Jak chcesz dostać coś, czego ty nie dasz innym ludziom? Jak się nie cieszyć z sukcesów ludzi? Ja tak tu stałem
I jestem dumny z tego, co w ciągu 5 lat zbudowaliśmy. To jest szok. To jest szok. Nikt nas nie wierzył, oprócz kilku ludzi. Łe, jakaś tam firma, jakieś tam produkty, ple, 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 ple. I na sali też są tacy ludzie. Jeżeli jesteś z takich ludzi, ja też byłem kiedyś ignorantem. Prawda jest taka, co tu się dzieje i co ci ludzie mają za wiedzę, za mądrość i umiejętności i narzędzia, że odnoszą sukcesy. To jest pytanie, które trzeba sobie zadać. A nie ignorować, bo to nic nie zmienia. Ktoś z was zauważył, że ignorancja nic nie zmienia? Kto zauważył? To se w buty wsadź tą ignorancję. Wyrzuć to, bo to ci nie wspiera, nie sprzyja sukcesowi twojemu sukcesowi i twojej rodzinie. Kto to rozumie, o czym ja mówię? Ja nie mogę wyjść z podziwu tym awansom. Jeden za drugim. Liderzy, kierownicy. Ktoś mówi, ale sukces taki niewielki? Tak? To przyjdź i to zrób. Pokaż, że potrafisz. Czemu mamy nie bić brawo? Czemu mamy nie celebrować sukcesów ludzi? Ja wiem, ile to jest pracy. Ile to jest wyrzeczeń. Ktoś, kto siedzi w pierwszym rzędzie, w drugim, w trzecim, w kolejnych, wie, ile to jest pracy. Zgadza się czy nie? To nie przychodzi samo. O, klap, 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 klap. Co to ma być? No, energii dajcie. Wszyscy, kto sukces osiągają, wiedzą, że to jest masa potu. Sorry, ja dzisiaj z innej beczki miałem powiedzieć, ale stoję tu i patrzę, co się dzieje i nie mogę. Nie mogę. Aleście mnie zainspirowali do czegoś zupełnie innego. Przekroczony czas? No może znajdzie się jeden, co rozrusza to towarzystwo. Bawić się mamy i cieszyć życiem. Może dzisiaj nie jesteś w takiej sytuacji. Wkurza cię to. Bo ktoś odnosi sukces, a ty nie. Zadaj sobie pytanie. Dlaczego tak jest? Mnie to pytanie zaprowadziło na inną drogę. Otworzyłem oczy, schowałem ego do kieszeni, schowałem ignorancję. Bo są rozwiązania. Tylko być może ego, ignorancja nie pozwala ci ich znaleźć, bo jesteś zaślepiony. Widzisz świat inaczej. I wydaje ci się, że wszystkie rozumy pozjadałeś. To gdzie są twoje rezultaty? Skoro pozjadałeś wszystkie rozumy, gdzie masz rezultaty? Ale teraz może cię to mocno boli. Tak wiem, co mówię, bo ja też kiedyś taki byłem. Dzisiaj życie wygląda inaczej. I chciałem wam z tego miejsca podziękować. Podziękować zarządowi, podziękować doktorowi Kardaszowi, podziękować ludziom, którzy nas uczą, bo to ten biznes to nie jest przypadek. To jest ogromna szansa, ale tylko dla tych ludzi, którzy nie są ślepi, którzy mają otwarty umysł i potrafią zadać sobie właściwe pytanie wreszcie w życiu i trzymać się tego pytania i trzymać ego na wodzy i podejmować właściwe decyzje, bo życie jest jedno. Dzisiaj nasze życie jest cudowne. Ja dziękuję tej kobiecie, że ze mną wytrzymała, że ten czas, który był potrzebny, żeby to zbudować, wymaga cierpliwości od naszych drugich połówek. Wymaga cierpliwości od ludzi wkoło naszej rodziny. Jeżeli ktoś w twojej rodzinie, w twoim otoczeniu buduje biznes, buduje swoją lepszą przyszłość, to się zastanów, co wie lepiej i więcej i chce i ma siłę, żeby to zrobić, a nie go tłamcisz ignorancją i swoimi obawami. Bo to jest silny człowiek, że to robi i się nie poddaje. I idzie dalej, walczy o swoje i brawa dla nich. To są brawa, to mają być brawa dla nich. Wielkie brawa. Dzięki za szansę, dzięki, że jesteście. Wszystkiego dobrego i róbcie to. Krok za krokiem, spotkanie za spotkaniem. Bo tak się buduje rezultaty. Bądźcie otwarci, czujni, rozwijajcie się. I życzę wam wszystkim cudownych świąt, najlepszego nowego roku. Podejmijcie prawdziwe decyzje, trwajcie w nich. Ja wiem, że nie będzie łatwo. Szukajcie wsparcia. Tu jest środowisko, które wam pomoże. Dzięki wam wielkie, wszystkiego dobrego. Kochamy was bardzo. Dzięki. Słuchajcie, kolejna pozycja przed nami. Kolejna pozycja wiceprezydenta. Mamy jedną osobę na tym stanowisku.
I chciałbym na tą scenę zaprosić wyjątkową osobę. Osobę, która od samego początku towarzyszy nam. Osobę, która jest dużym wsparciem dla nas, jako dla założycieli firmy, dla was, dla liderów. Człowiek, który tak naprawdę pracuje 24 godziny na dobę. Myśli, wczuwa się w sytuację, jest takim ambasadorem klubowiczów. Człowiek, który jest naprawdę osobą wyjątkową. Zapraszam na scenę Tomasz Zabawa, wiceprezydent. Brawa dla niego! Czy takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często? Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Mocą dobrych wspomnień znów oddycham, to jest twój dzień. Dlatego biorę wolne od życia ku chwale spontaniczności. Łapię chwilę, nie ufaj w przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy w góry, ho! Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Moi drodzy, to jest niesamowite, kto by pomyślał, że w wieku prawie 45 lat będę gwiazdą i sobie pośpiewam na scenie przed prawie 1000 osób. No. Życie scenariuszy pisze. Moi drodzy, ja od siebie chciałbym wam powiedzieć, że tak naprawdę na tej sali nikt nie jest ważny, nikt z tych osób, które występowały tutaj. Tak naprawdę najważniejszą osobą na tej sali jesteś ty. Jesteś ty z własną historią. Ja naprawdę kiedyś myślałem, że mam niesamowitą historię, że jak ja książkę napiszę, to będzie bestseller. To, co ja w życiu przeżyłem, to było coś niesamowitego. Te moje wszystkie przypadki, sukcesy, porażki, praca korporacyjna, to jest naprawdę niesamowita historia. Ale w momencie, kiedy usiadłem do stołu z osobą, której chciałem opowiedzieć swoją historię, coraz częściej zaczynałem słuchać. I co się okazało? Okazało się, że każda osoba, z którą siadam do stołu, ma lepszą historię niż ja. Naprawdę, każdy z was jest bardzo wyjątkowy i nosi w sobie historię, która zasługuje na to, żeby ujrzało światło dzienne. Ta scena będzie zaszczycona, kiedy będzie was nosiła w momencie, kiedy wy nawet nie będziecie czuli, że na niej jesteście, bo będziecie opowiadać swoją historię. To są niesamowite emocje, ale to przede wszystkim jest niesamowita wartość dla osób, które tego słuchają. Bo każdy z was jest wyjątkowy, moi drodzy, i każdy zasługuje na atencję i na to, żeby być w życiu szczęśliwym. To jest naprawdę bardzo mocne. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o wyróżnienie. Bardzo wam dziękuję za to, że cały czas mogę tutaj z wami być i dzielić się swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą i czerpać od was wiedzę. Dzięki wielkie. Moi drodzy, doszliśmy do momentu, kiedy chciałbym zaprosić na scenę wszystkie te osoby, które odbierają dzisiaj swoje wymarzone auto jako nagrody za to, co zrobiły w ramach naszego biznesu, naszego klubu. Senior menadżer Jadwiga Jasik, senior menadżer Janina Wiśniewska, dyrektor regionalny Krzysztof Macharzewski, senior menadżer Małgorzata Brońska-Woźniak, dyrektor krajowy Piotr Kania, Tomasz Damian, dyrektor krajowy, dyrektor regionalny Karol Dziwota, kierownik zespołu Marian Tachun, Beata Glińska, menadżer regionalny, senior menadżer Seweryn Dzierżak. Moi drodzy, przed chwilą przeszliście szkolenie z oklasków. Wielkie brawa dla tych osób. Zdjęcie.
Brawo. Moi drodzy, mam do was ogromną prośbę. Bądźcie przy swoich autach, tak? Przyjdzie fotograf razem z członkami zarządu. Nie mówimy się tego słowa, z całym zarządem. Zrobimy sobie zdjęcie przy waszych samochodach, tak? Moi drodzy, wielkie brawa. To naprawdę zasłużona nagroda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Brawo! Moi drodzy, w ten sposób przeżyliśmy 5 lat na ogromnych wzrostach, na pracy z takimi ludźmi, z taką intencją, niosąc naprawdę do społeczeństwa bardzo wartościowe produkty, ale także ideę budowania biznesu. Na przestrzeni lat 2015-16 urosliśmy 1000%. Zostało wydanych w prowizjach 35 milionów złotych na przestrzeni tych lat. To już kwota jest dużo większa. Poza tym, jako innowacyjność naszego projektu może wskazać projekt Duovita, gdzie jesteśmy inwestorem i firma jakby zadbała o to, żebyśmy mieli co zrobić z naszymi pieniędzmi i pasywnie żyć z innego źródła dochodu, z najmu nieruchomości, naszych nieruchomości. Projekt, który jest realizowany w Wiśle. Moi drodzy, to wszystko jest po to, żeby spełniać marzenia. Tak jak wam na samym początku powiedziałem, jest kilka czynników, które sprawiają, że marzenia jesteśmy w stanie realizować. Trzecim takim czynnikiem jest rozwój osobisty. Ja twierdzę, że nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie to, że zaufałem sobie i pozwoliłem sobie na to, że będę się rozwijał, że chcę zobaczyć inny świat, że chcę poznać, jak ten świat funkcjonuje, że chcę poznać przede wszystkim siebie. Aby twoje życie się zmieniło, ty musisz się zmienić. Nie zmieniło takie miejsce jak to. Ja kiedyś siedziałem na końcu sali, zastanawiałem się, co te osoby występujące na scenie mają takiego w sobie, że one tam po prostu występują. Co one mają w sobie takiego, że one są w stanie realizować swoje marzenia i mieć jakieś określone rezultaty. Ja pewnie taki nigdy nie będę. Ale rozwój osobisty, nasze środowisko, nasz system BDS-ów i LDS-ów spowodował, że coraz bardziej byłem odważny. Rozwój osobisty spowodował, że coraz bardziej wierzyłem w swoje siły i w siebie. To jest bardzo ważne. Jakby technicznie rzecz biorąc, zacząłem się przesuwać bliżej sceny. Tutaj jest strefa ludzi, dyrektorów, którzy odnieśli ogromne sukcesy. To nie jest strefa zamknięta. Każdy z was zasługuje, żeby siedzieć w tej strefie. Ja też kiedyś siedziałem na sali. Moje ogromne marzenia i chęć rozwoju osobistego sprawiły, że jestem tu, gdzie jestem, ale przede wszystkim, że wiem, co mam z tym zrobić. Pieniądze są wspaniałe. Żeby było jasne, ja kocham pieniądze. Uwielbiam pieniądze. Uwielbiam to, co mogę mieć za nie, za te pieniądze. Natomiast dzięki rozwojowi osobistemu ja sobie nie robię krzywdy, mając te pieniądze. I święcie wierzę w to, tak jak powiedziałem przy okazji tego młodego człowieka, że ja wtedy nie zasługiwałem na to, żeby dostać od losu coś więcej niż na ten moment dostałem wtedy. Dlaczego? Bo ja musiałem na to zasłużyć. Święcie wierzę w to, że rozwój osobisty sprawił, że zasłużyłem na to, co mam teraz. I każdy z was jest szczególną osobą, tylko musi wszczepić tą wiarę w siebie, że jest wart wszystkiego, co ten świat ma do zaoferowania, a ma do zaoferowania naprawdę ogromne rzeczy. Personal Excellence Network to organizacja, która wspiera nas w tym rozwoju. Założona przez dwie niesamowite kobiety, Beatę Kapcewicz i Joannę Gdaniec, wraz z zarządem Duolife, wspiera nas w tym rozwoju i tworzymy razem wspólnie narzędzia, które pomagają nam w tym rozwoju. To jest bardzo ważne. Te wydarzenia, które zmieniają tak naprawdę podejście do biznesu, które zmieniają podejście do życia, są o tyle ważne dla ciebie, że pozwolą tobie zmienić życie. Gdybym opierał to wszystko, co mówię, na tym, co ja przeżyłem, to daję ci gwarancję. Mógłbym dać ci gwarancję. Natomiast to ty sam podejmujesz swoje decyzje. To tutaj, dzięki tej sekundzie, w którym żyjesz, podejmujesz decyzje, które będą miały swoje konsekwencje. Najbliższy taki BDS będzie 2 lutego. Uwaga, dzień przed moimi urodzinami. 45. Nawet nie potrafię tego wymówić. Straszna cyfra. Moi drodzy, 2 lutego. W związku z tym mamy dla was niesamowitą promocję. Dzisiaj pakiet 4 plus 1
biletów na BDS 2 lutego to 240 zł. Dobre czy dobre? Moi drodzy, można te bilety dzisiaj zakupić przez stronę internetową i ten pakiet jest po to, żebyście na następny BDS już za rok, w lutym, nie przyjechali sami. Bo naprawdę warto iść z tą informacją do naszych znajomych, do naszych rodzin, do naszych osób, które znamy, którym zależy nam, na nich, żeby oni się rozwijali. To oni podejmą swoje decyzje. Tu chodzi o to, żeby im po prostu to pokazać. I przede wszystkim po co? Dlaczego mielibyście to robić? Dlaczego w ogóle mielibyście zmieniać swoje życie? Każdy z nas ma marzenia, wrócę do początkowego slajdu. Każdy z nas chce być szczęśliwy. Naprawdę każdy z nas zasługuje na wszystko, co najlepsze na tej ziemi, na tym świecie. Tylko trzeba wiedzieć, dlaczego. Mój powód to jest mój syn i wolność, którą kocham całkowicie, to jest moje dlaczego. Jestem w stanie dla tych dwóch rzeczy poświęcić naprawdę bardzo wiele. To jest moje dlaczego i dzięki wytrwaniu w tym marzeniu, w realizacji, w byciu w tym moim dlaczego jestem tu, gdzie jestem. Jakie jest twoje dlaczego? Każda decyzja niesie za sobą konsekwencje. Nie podjęcie decyzji to też podjęcie decyzji. Niesie za sobą konsekwencje. Ostatnio powiedziałem, że dla mnie życie to wcale nie jest sztuka podejmowania decyzji, bo decyzje podejmujemy zawsze. W każdej sekundzie swojego życia podejmujemy decyzje, świadome lub nieświadome, ale podejmujemy. Życie to sztuka z życiem, z konsekwencjami podjętych przez siebie decyzji. Jeżeli dzisiaj jesteś w miejscu, które niekoniecznie ci pasuje, tak jak mi w momencie, kiedy miałem około 35 lat, to jest konsekwencja podjętych przez ciebie decyzji. Jeżeli dzisiaj niekoniecznie wspiera cię środowisko, w którym żyjesz, to jesteś w nim, ponieważ to jest konsekwencja podjętych wcześniej decyzji. Jeżeli dzisiaj jesteś w związku, który ci nie odpowiada, to jest konsekwencja podjętych wcześniej decyzji. Jeżeli dzisiaj nie masz lub masz jakieś fajne gadżety, dom, samochód, iPada, iPhone'a, to jest konsekwencja podjęta przez ciebie decyzji. Dzisiaj, czy chcesz, czy nie, podejmiesz decyzję, a to, co się wydarzy jutro, będzie konsekwencją podjęcia tej decyzji. I to nie będzie moja decyzja. I to nie będą moje konsekwencje, bo ja za ciebie nie umrę. Dziękuję bardzo. Zdarzają się zbyt często takie chwile jak te. To nasze zwycięstwo mocą dobrych wspomnień.